Dobry wieczór, pięknie. Hejt Park w dobrym składzie. Dzisiaj, jak widzicie, jestem sam, ale to wcale nie znaczy, że będę sam podczas samego Hejt Parku. To trzeci w tym tygodniu Hejt Park. Było bardzo kolorowo, było e-sportowo, później było trochę bardziej politycznie z redaktorem Mazurkiem, a dzisiaj będzie piłkarsko, ale zanim wam powiem, która jest kamera moja, która jest kamera, ta moja jest moja kamera, ale zanim wam powiem, z kim się spotkamy dzisiaj, to już teraz zapowiem, że w najbliższą środę, czyli za 5 dni, tutaj w Hejt Parku znów usiądę w roli gospodarza i znów połączę się, tak jak dziś, na Skype'ie. Znów będzie kolorowo. Spróbuję oddać dwa dobre skoki. Adam Małysz będzie moim i waszym gościem. Pamiętajcie, Hejt Park to jest taki program, w którym to wy dzwonicie i wy zadajecie pytania. 22 219 50 31 to jest nasz telefon, możecie dzwonić od teraz, a właśnie teraz i już za chwilę, przez 2 godziny do waszej dyspozycji będzie prosto z USA trener Piotr Nowak. Dobry wieczór, Piotrek. W zasadzie ja powinienem powiedzieć dzień dobry, bo między mną a tobą jest 6 godzin różnicy, czyli u ciebie jest 15, tak? 15, tak. 15. Cześć, cześć Piotrek. Godzina 15 w Pensylwanii, gdzie jesteś z nami, gdzie słuchasz, gdzie będziesz odpowiadał na pytania ludzi. Ten program polega też, Piotrek, na tym, on się nazywa Hejt Park. Zobaczymy, czy tutaj będzie dużo hejtu, czy będzie dużo po prostu zwyczajnych pytań, ale pozwól, że zacznę ja. Co się z tobą dzieje? Gdzie ty jesteś? Co się z tobą działo, jak ciebie nie było? Bo szczerze mówiąc, zostałeś przykryty przez taką dużą stertę liści. No nie ma ciebie nigdzie. Wyjechałeś z Gdańska, przypomnij mi, na początku 2018 roku i słuch po Piotrze Nowaku w polskim futbolu zaginął. Czy to jest jakiś problem, czy jest jakiś spisek, czy coś jest z tobą nie tak? O co chodzi? To może dobrze. Nie wiem, czy to źle, czy dobrze, że słuch po mnie zaginął, ale nie, uważam, że te 2 lata, które spędziłem w Polsce, były bardzo fajne. Odnalazłem się w środowisku, zawsze miałem, mówię, dużo przyjaciół, z którymi się nie widziałem przez lata i myślę, że ten okres z Lechią Gdańsk był bardzo pozytywny. Coś nowego, powiedzmy, w moim życiu nastąpiło. Polski Związek Piłki Nożnej z prezesem Błękiem umożliwił mi to, że mogłem ukończyć UEFA, ten kurs UEFA Pro. I jestem za to bardzo wdzięczny i Darkowi Pasiece, i Stefanowi Majewskiemu, bo oni to umożliwili mi, żebym przyjechać do kraju, mógłbym zrobić te kursy. Naturalnie życzyłbym sobie, żeby Lechia grała wtedy w pucharach, czy zajęła, powiedzmy, to premiowane miejsce gwarantujące grę w pucharach, no ale tak niestety się nie stało i można tego żałować, jednym słowem. Później ja byłem 2 lata sam i Tomek, wiesz, no 2 lata bez rodziny jest zupełnie inaczej niż jesteś z rodziną, masz te obowiązki, które są. Te 10 tysięcy kilometrów, które jest różnicy pomiędzy powiedzmy wschodnim wybrzeżem a Gdańskiem, no, ma swoją wymowę i czasami było bardzo ciężko, czasami pewne rzeczy, które mógłbym zrobić w domu, no niestety musiała żona się tym zająć i był moment, w którym no, musiałem się zająć swoją rodziną. Myślę, że to jest zrozumiałe. Później miałem kilka rzeczy, które robiłem i piłkarsko i pomagałem grupie inwestycyjnej, paru grupom inwestycyjnym, które miały swoje aktywa i w English Premier League, i w Serie A. Oszacować piłkarzy. Jednym z takich piłkarzy był Bosaka, który poszedł z Crystal Palace do Arsenalu. Oszacować tych piłkarzy, gdzie jest ten benchmark, za których piłkarzy ile można wziąć. I to w tym grupom pomagałem przez dobrych parę miesięcy. W dalszym ciągu jestem z nimi w kontakcie. Później przyszła oferta z FIFA, żebym się zajął, czy był częścią tego nowego programu, który stworzyła Arsene Wenger z FIFA, jako Chief Analysis, jako Football Expert, który no, zajmie się, powiedzmy, analizowaniem wszystkich aspektów, nie tylko pierwszej reprezentacji, bo większość federacji no, patrzy na pierwszą reprezentację. Ta pierwsza reprezentacja jest wizytówką tego, co dzieje się w kraju piłkarsko. A ten program został stworzony po to, żeby
zobaczyć, co się dzieje na dole, jakie są potrzeby, bo nie mówimy o tych reprezentacjach czy związkach piłkarskich, które są powiedzmy na topie, czy angielska, czy niemiecka, czy francuska, tylko mówimy o tych reprezentacjach, które są powiedzmy no niżej, które potrzebują wsparcia finansowego FIFA, tak jak my wtedy powiedzmy na Antidze, i które potrzebują również wsparcia merytorycznego. Także ta propozycja w tamtym roku w listopadzie wyszła przez rekrutantów, którzy się tym zajmowali. Miałem 2 czy 3 interview z ludźmi z FIFA i w styczniu zaczęliśmy pracować. No wiadomo, teraz przez sytuację, która jest, no zostało to wszystko wstrzymane. Bardzo wiele wątków i bardzo wiele ciekawych poruszyłeś z Arsenem Wengerem na czele. To mnie też będzie interesowało, ale ja jednak, zanim odbierzemy pierwszy telefon, trochę ci powiercę dziurę w brzuchu. Nie ciągnie cię do polskiej piłki i do trenerki, bo wszystko fajnie, chief analysis tutaj, FIFA i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale przecież szatnia, pierwszy zespół, ekstraklasa, liga, no piłka, bycie trenerem. Nie mów mi, że to cię nie ciągnie. Jasne, Tomek, 16 lat jestem trenerem. Jasne, że pewne rzeczy, powiedzmy te pierwsze rzeczy, z DC United, zdobycie mistrzostwa. Otóż to, w pierwszym sezonie. Później no, wychowanie powiedzmy tych kilku pokoleń, które ten zespół był maszyną do wygrywania i mógłbym zostać w DC i być trenerem prawdopodobnie do dzisiaj. Ale no, zawsze gdzieś musi być ten postęp, który robisz jako piłkarz, jaki robisz jako trener, wspinasz się na tą drabinkę wyżej, wyżej, wyżej. A były momenty, gdzie mógłbym zostać trenerem reprezentacji Stanów, ale no, tak się nie stało. Zostałem pierwszym trenerem olimpijskiej reprezentacji. Od tego momentu jeszcze powiedzmy Stany Zjednoczone nie awansowały do Igrzysk Olimpijskich. Jestem ostatnim, który to zrobił. Także zostałem asystentem Boba Bradley'a. Też mogłem zostać w reprezentacji, mogłem jechać na Mistrzostwa Świata, mogłem być w Pucharze Konfederacji razem z nimi, gdzie zajęli drugie miejsce, przegrali z Brazylią w finale. Także mógłbym pewne rzeczy inaczej zrobić, jasne, że tak, ale uważałem, że ten projekt Filadelfii był na tyle kuszący, nie tylko finansowo, ale również i pod względem budowy czegoś innego, bo nigdy tego w życiu nie robiłem, a zbudowanie czegoś od podstaw, nie było stadionu, nie było jednej cegły na stadionie, nie było jednego piłkarza, nie było żadnej akademii, także te wszystkie rzeczy, które się zdarzyły, były no, częścią tego mojego rozwoju jako trenera. A później Antigua, zupełnie inna kultura, zupełnie inne rzeczy. W międzyczasie wróciłem też do trenowania młodzieży, bo uważałem, że to mój powrót do korzeni jest równie bardzo ważny. Później przyszła propozycja z Lechii Gdańsk, także jest to coś, co uważam, tak jak powiedziałem, no te rzeczy były robione z pewnym zamysłem. Czy ciągnie mnie do szatni? Oczywiście, że tak. Jasne, że to jest coś fajnego, ale tak jak mówię, no w pewnym wieku przychodzi, pewne rzeczy mu trzeba zanalizować, przeanalizować, wyciągnąć wnioski, które rzeczy zrobiłem źle, tak jak w Lechii Gdańsk, niektóre na pewno, i jak dalej się rozwijać. Słuchaj, ja myślę, że dzisiaj temat Lechii Gdańsk będzie się często pojawiał. Coś mam takie wewnętrzne przeczucie, że dzisiaj sporo osób dzwoniących do nas do programu będzie o Lechię pytało. No to jeśli jesteś gotów, to mamy już pierwszego rozmówcę i pierwszy telefon 22 219 50 31. Kto jest z nami? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana, panie Tomku, i oczywiście pana, panie Piotrze. Mam jedno pytanie standardowe. Czy MLS jest dobrą ligą dla polskich piłkarzy, aby się rozwinęli, żeby przejść z ekstraklasy? Na przykład Kamil Jóźwiak, czy lepiej dla niego byłoby pójść do jakiejś lig top 3, czy do MLS? I to tyle. Dziękuję za pytanie, Tomek. Ja się nie wypowiadam, to ty jesteś dzisiaj, pamiętaj, to ty jesteś facetem, który odpowiada na wszystkie pytania, nawet te niezadane. Ja patrzę przez pryzmat tego, czy nasi piłkarze, polscy piłkarze są przygotowani na te top ligi, za które uważamy angielską, niemiecką, włoską, francuską, holenderską powiedzmy i tak dalej. Ja uważam, że w pewnym sensie nie jesteśmy przygotowani. Nasi piłkarze nie są przygotowani do tego z wielu względów, nie tylko motorycznych, technicznych, ale również i z mentalnego
punktu widzenia. MLS w tej chwili stał się kierunkiem, na który wszyscy patrzą. Nie tylko ci piłkarze, tak jak za dawnych czasów, wyjeżdżali już pod sam koniec kariery. Wszyscy uważali, że to jest liga dla emerytów. Jest to liga w tej chwili, która bardzo się rozwija pod każdym względem. Jest zupełnie inna niż każda inna liga na świecie. Z tego względu, że ten sezon trwa praktycznie od końca stycznia do końca listopada, już biorąc pod uwagę play-offy i te wszystkie rzeczy. Także tydzień w tydzień musisz być przygotowany na to, że musisz dobrze grać, to raz. Po drugie, musisz sobie dać radę z przelotami, z różnicą czasu. Jest to zupełnie inne podejście ludzi, którzy opiekują się zespołem. Trenerzy, masażyści, cały sztab, który czuwa nad tym, żeby ten piłkarz miał jak najlepsze warunki do tego, żeby grać w piłkę. I myślę, że tu jest przygotowanie naszych piłkarzy, polskich piłkarzy na wyjazd do MLS-u jest, myślę, że jest bardziej, ten przeskok jest bardziej łagodny. Mhm. Widzieliśmy w tamtym roku, nie wiem, nie pamiętam dokładnie ile, 12-14 piłkarzy wyjechało do Włoch, wyjechało do innych krajów. Ilu sobie z nich tak naprawdę poradziło? Ilu z nich wyszło, weszło powiedzmy na ten wyższy poziom? No, biorąc pod uwagę i Żurkowski, i Jagiełło, jest kilku, jest ten przeskok zbyt duży. My nie przygotowujemy w kraju, nie przygotowujemy piłkarzy do tego, co może się zdarzyć za rok, co może się zdarzyć za pół roku, jaki trener musi być do tego, jak ich przygotować mentalnie. Ja miałem to samo z Blachy Gdańsk, z tymi młodszymi piłkarzami, z Łukaszem Haraslinem i z Karolem Filą, który zaczął grać u mnie jako prawobrońca. Także jest ten przeskok zbyt duży i w pewnym momencie mamy sygnały od piłkarzy. O, trener mnie nie lubi, bo nie rozmawia ze mną. No, u nas się tak przyjęło w kraju, że trener musi ci wytłumaczyć praktycznie wszystko, dlaczego to robimy, jak długo to będziemy robić. Ja miałem też wiele razy się irytowałem z tego względu, że piłkarze przychodzili, czy starsi, czy młodzi. Trenerze, a ile będziemy to robić? Trenerze, a jak długo będziemy trenować? Trenerze, a po co to robimy? No, my jesteśmy po to, żeby tym piłkarzom pomóc jako trenerzy. No, ale pomóc im możemy tylko, jeśli oni sobie zdadzą sprawę, że piłka nożna polega na tym, i to w Lechii, mi to powiedzmy razem to zrobiliśmy wspólnie z zespołem, że ja oczekiwałem od nich, że będą żyć tak jak ja, 24 godziny na dobę, że tak jak moi asystenci będą mi pomagać, będziemy przygotowywać trening, tak jak oni, że to nie jest tylko 2 godziny, przyjadą do domu, przyjadą na trening, wykąpią się, pojadą do domu i później są rzeczy, które ta hierarchia mu jest trochę inna, bo pierwsze rzeczy są: trenerzy, jaki jest plan na 3 tygodnie. Piotrek, skoro dzisiaj mamy poniedziałek, prawda? Także trochę inne jest podejście. Ja myślę, że ten przeskok dla nich jest zbyt duży. Ja po sobie wiem, że ja w życiu bym, idąc z polskiej ligi do Bundesligi, bym sobie w życiu nie poradził. To, że poszedłem do Turcji, poszedłem do Szwajcarii, poznałem język, bo trzeba sobie zdać sprawę z tego, że ja przypuszczam, że w większości ligach tak jest. W Niemczech jest to bardzo, bardzo, bardzo przejrzyste i to od wielu lat to jest, że no szatnia ustala, kto będzie grał w następnym meczu. Szatnia musisz znać język, musisz wiedzieć, kto jest kto, musisz wiedzieć, jak się poruszać w tym, powiedzmy, środowisku. Każdy chce grać, każdy chce być na topie, każdy chce być, powiedzmy, widzialny i w mediach, i mieć nowych sponsorów i tak dalej, nowe kontrakty, nowe umowy, większe umowy. Także uważam, że ten przeskok piłkarzy powinien być bardziej łagodny, a Liga MLS-u jest idealna pod tym względem. Słuchaj, rozmawiałem, zanim odbierzemy kolejny telefon, rozmawiałem z Mariuszem Piekarskim, menadżerem piłkarskim, i powiedział mi... Jak mówisz, zajmowałeś się w ostatnich miesiącach wycenami zawodników, ile jeden, drugi gracz może być wart. Czy twoim zdaniem świat po epidemii, no czy to, że się zmieni świat piłkarski, to jest oczywiste, ale jak bardzo się zmieni, jak bardzo zmienią się ceny zawodników? Mariusz Piekarski ma taką ciekawą tezę dotyczącą młodych zawodników wyjeżdżających z polskiej ligi. I mówi tak, ich ceny specjalnie nie spadną, a to dlatego, że oni i tak już niewiele kosztują na tym rynku europejskim, że polski piłkarz jest niewysoko wyceniany. Jakie jest twoje zdanie? Zgadzam się z Mariuszem, zgadzam się. Ja myślę, że ten market się nie zmieni. Piłkarze, którzy mają, powiedzmy, swoją wartość, ta wartość zostanie utrzymana.
Jeśli chodzi o kontrakty piłkarzy, to również nie zmieni się z tego względu, że każdy zespół, który jest na topie, potrzebuje być na topie i będzie na topie. I oni zrobią wszystko, żeby być na topie. Także tych piłkarzy, których mają, na pewno te kontrakty zostaną utrzymane. Zgadzam się z Mariuszem, że wartość naszych piłkarzy jest taka, a nie inna. I tutaj każdy prezes, czy sportowy dyrektor, czy klub, no, ma na uwadze to, że jeżeli wypromujemy piłkarza i sprzedamy go za 2 czy 3 miliony euro, to już nam da powiedzmy połowę budżetu tego, którego mamy. Także takie ceny są, jakie są. No, nie staramy się ich przytrzymać, nie staramy się ich jeszcze bardziej wychować, przygotować ich do tego przeskoku, również ich pokazać na arenie europejskiej, bo mi się wydaje, że taką wykładnią tego są puchary europejskie, również i mecze reprezentacji. Także im więcej tych będą widzialni w tych meczach reprezentacji, tym ta wartość będzie wzrastać. No, jeżeli będą grać przeciwko Włochom, Niemcom, Anglikom i tak dalej, tym topowym reprezentacjom, czy młodzieżowym, czy juniorskim, czy powiedzmy pierwszej reprezentacji, będą mieli się możliwość wykazać i wtedy można to porównać, te ceny powiedzmy do tych piłkarzy, które są, i wtedy żądać troszkę więcej za tych piłkarzy. 22 219 5031 jest z nami kolejny widz, kolejny słuchacz. Kto tym razem się do nas dodzwonił? Halo? Przy okazji chciałbym powiedzieć, że to nieprawda, że jak nie mam komputera, to nie śledzę czata. Od tego jest telefon, śledzę czat i widzę wszystko, co piszecie, i będę też zadawał pytania Piotrkowi z czata. Kto jest z nami? Halo? Halo? Dzień dobry, dobrze się słyszymy? Bardzo dobrze się słyszymy. Strzelaj. Dzień dobry, ja mam tylko szybkie 3 pytania do pana Piotra. Jest dla mnie żywą legendą, którą bardzo szanuję. Tutaj ogólnie Mieszko z Raciborza. I chciałbym zadać, jeszcze raz powtarzam, 3 szybkie pytania. Pierwsze pytanko. Jak pan widzi swój sezon w MLS-ie, albo 2 sezony, lub 3, jak to dokładnie wychodziło, i najlepszy mecz w pana karierze w MLS-ie? No i chyba to tyle. Będą dwa pytania. Drugie pytanko. O, jest. Dwa pytania. No, no. I jeszcze jedno. Najlepszy mecz w reprezentacji Polski. Okej, Piotrek, jak rozumiem, chodzi o twoją karierę piłkarską tutaj jeszcze, nie mówimy o trenerskiej. Tylko i wyłącznie o karierę piłkarską. Dzięki, dziękujemy ci bardzo. Pierwsze pytanie zapomniałem, także już to szybko poszło. Pierwsze pytanie było takie bardzo przekrojowe, długo będziesz na nie odpowiadał. Skoncentrujmy się na tym drugim i trzecim. Twój najlepszy występ w MLS-ie i z czego to pamiętasz, i twój najlepszy występ w reprezentacji Polski. Ja myślę, że najlepszy chyba reprezentacji mój występ był na Wembley, i to nie ulega wątpliwości. Miałem dobre mecze w reprezentacji, miałem takie sobie mecze w reprezentacji. Myślę, że ten mecz na Wembley był takim kulminacyjnym momentem mojej kariery, bo jako młody chłopak z Pabianic, a grający w Włókniarzu, to marzeniem było moim zagrać w reprezentacji, być kapitanem reprezentacji, ale zagrać również na tym starym Wembley, które było historią światowego futbolu. I to było przeżycie niesamowite, zagrać tam. A to był mój najlepszy mecz w reprezentacji. Ze Słowacją można powiedzieć, że również, no ale to mówię, to były mecze takie. Wszyscy graliśmy dobrze wtedy, a ten mecz na Wembley naprawdę, naprawdę był czymś wyjątkowym. Jeśli chodzi o mecz w MLS-ie, cóż można powiedzieć, na 5 lat byłem 3 razy wybierany najlepszym graczem całego zespołu. 3 lata byłem w najlepszej 11 sezonu w MLS-ie i zostałem też wybrany do 11 wszechczasów w MLS-ie. Także tych meczów było naprawdę... naprawdę dużo, ale myślę, że ten mecz, który wygraliśmy w finale w 98 roku przeciwko DC United, które wtedy było praktycznie nie do pokonania, było przepustką dla nas wszystkich. I dla Jurka Podbrożnego, i dla Romka Koseckiego. Te nazwiska, które zaczęły się pojawiać później już z Polski, to były właśnie wykładnikiem tego, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty w trójkę.
w Chicago i wszyscy nas bardzo dobrze wspominają, pamiętają te sukcesy. Także myślę, że byliśmy tym, powiedzmy, tymi pionierami, takimi, którzy przyjechali do Stanów i tam zakotwiczyli. Podobno dwóch najsłynniejszych sportowców w Chicago to Michael Jordan i Piotr Nowak. Nie. Słuchaj, było oprócz Michaela Jordana na Sears Tower, dawnym Sears Tower, teraz jest Willis Tower, były tylko dwa zdjęcia, moje i jego. Naprawdę? Naprawdę. Przez lata. Nie wiem, czy teraz są, bo byłem ostatnio, ale nie wszedłem. Ale przez lata były... Dobra, to słuchaj. To... Które jest z Michaelem Jordanem i ze mną po 98 roku. To zapytam teraz z głupia frant. A Michael Jordan wiedziałby, kim jest Piotr Nowak? Gdyby go spytać? W 99, 98 roku na pewno. Tak? No to miło. 22 219 50-31. Mamy kolejnego słuchacza, mamy kolejnego widza. Kto jest z nami? Dobry wieczór, Krzysztof z Poznania z tej strony. Cześć Krzysiek. Słucham. Ja mam takie dwa pytania do pana Piotra jako zawodnika, który odegrał swoją rolę jakąś w historii Major League Soccer. Pierwsze moje pytanie, czy uważa pan, że pobyt Bastiana Schweinsteigera w Chicago Fire wpłynął jakoś na ten klub, czy ta drużyna rozwinęła się pod kilkoma względami i jak pan ocenia Inter Miami, czyli projekt Davida Beckhama? Trudno powiedzieć, jeśli chodzi o Bastiana, z tego względu, że odszedł, byłem nieprzekonany co do tego ruchu personalnie. Z tego względu, że widziałem, jak Bastian gra po tym, jak odszedł z Bayernu, poszedł do Manchester United, widziałem, jak on gra. Zupełnie inne podejście, jeśli chodzi o Bastiana, który zdobywał Mistrzostwo Świata jako kapitan reprezentacji Niemiec. Ta gra, która była w Anglii, jest podobna do tej, którą grają tutaj. I było widać, że Bastian miał wpływ na trenera, bo nagle zaczął grać tak, jak już pod koniec w Bayernie zaczął, nie grał na środku pomocy jako ósemka, szóstka, tylko zaczął grać jako taki cofnięty pomocnik, stoper, libero na zasadzie Franza Beckenbauera. Tylko ten, powiedzmy, czas jest zupełnie inny, ten świat piłkarski się zmienił. I to samo było widać w MLS-ie. Te pierwsze miesiące oczywiście, bo to nagłośnili bardzo, bardzo mocno, było go wszędzie widać i tak dalej, ale to, mówię, zespół, który sam byłem w Chicago, wiem, jak to wygląda. Zespół musi być w całości, musi być ten kręgosłup tego zespołu tak rozbudowany i dorzucenie tych amerykańskich młodych piłkarzy, którzy się mogą przy tobie nauczyć, jest niesamowicie ważne. To było naszą, powiedzmy, siłą, że mieliśmy i Romka, i Jurka Podbrożnego, i Lubosza Kubika. Mieliśmy ten szkielet zespołu, który tak naprawdę nadawał ton temu przedsięwzięciu, temu zespołowi. Bastian tego nie miał. No miał kilku piłkarzy, którzy później przyszedł Niko. Także Niko w miarę ten kręgosłup był, ale to nie było to, co można było przewidywać. No, 3 lata, 2 razy. Raz zajęli ostatnie miejsce, raz zajęli przedostatnie miejsce, raz przegrali w pierwszej rundzie w playoffów. Także zespół, który miał budżet na samych piłkarzy, bo nie mówię na klub, bo klub jest zupełnie inaczej finansowany przez właściciela. Piłkarze są finansowani przez Major League Soccer. Wszyscy mają kontrakty podpisane z Major League Soccer. 16 milionów dolarów budżetu rocznego na piłkarzy. Jest to bardzo dużo. Drugi budżet w lidze, a tak naprawdę żadnych sukcesów. Także ten czas z Bastianem był, powiedziałbym, niestracony, ale wszyscy oczekiwali dużo więcej. No i drugie pytanie o drużynę Beckhama, o Inter Miami. O, trudno powiedzieć. Wszystkie te rzeczy są bardzo komercyjne. Nie widzę tutaj, na razie przynajmniej nie widzę tego zainteresowania. No jasne, że jest to wysoka półka, jest to, powiedzmy, ten stadion ma być budowany i tak dalej, cały ośrodek. No wszystko ładnie wygląda, ale to mówię, najpierw muszą się rzeczy zdarzyć na boisku, a później będziemy to oceniać, jeśli chodzi pod względem komercyjnym. Jeśli chodzi o inwestycje, niesamowita. David Beckham miał podpisany kontrakt, przychodząc do MLS-u w 2007 roku. Na 25 milionów dolarów jako piłkarz, 25 milionów jako sponsor, ze sponsoringu z Major League Soccer. Także te 25 milionów, które dostawał corocznie z Major League Soccer, były przeznaczone na to, żeby później został właścicielem klubu w MLS-ie. Także tak to wygląda. Mm-hmm. No dobrze, mamy kolejne pytanie. Kto jest tym razem z nami? Halo?
I dzień dobry. Dzień dobry. I tak, i na wstępie takie pozdrowionka tutaj dla pana Tomka i dla pana Piotrka. No i takie jedno szybkie pytanie, jakby się pan Piotr zapatrywał na powrót do Widzewa tam? Już nie mówimy w jakiej roli, czy trener, czy dyrektor sportowy. No, jeszcze ewentualnie jako zawodnik, kto wie. Widzew, no, kto wie. Jak najbardziej. Piotrek, Widzew. W formie nie ma problemu, chętnie przywitamy tutaj. Zawodnik to raczej nie, bo miałem ostatnio powiem ci, że tak sobie analizowałem pewne rzeczy, mówię, kiedy tak naprawdę przestałem grać w piłkę i był moment, ja grałem z nimi, bo uważałem, że powinienem się czuć jako trener w tych pierwszych miesiącach mojej pracy jako trener z DC United. Starałem się być takim trenero-piłkarzem, takim grającym trenerem, powiedzmy. I to miało swoje plusy i swoje minusy. Z jednej strony pewne rzeczy uciekały mi, będąc później już patrzyłem na to z boku. Z jednej strony, z drugiej strony podchodzisz bardzo emocjonalnie do tego, jak grasz i tak dalej. Później miałem taki okres, że grałem z nimi bardzo często. Na tych większych, powiedzmy, na większym polu miałem już troszkę problemów, ale jeszcze dawałem radę. Miałem 41-42 lata. Ale był moment, przyszedł taki, że mieliśmy okres przygotowawczy w 2006 roku. Mieliśmy takiego piłkarza z Salwadoru. On bardzo lubił burritos i takie rzeczy ciężkie i był taki lekko, ale był technicznie perfekt. Bardzo go lubiłem, bo był fajny chłopak, także bardzo go lubiłem. Z nim zawsze grałem w dziadka, bo on tam bardzo fajnie, bardzo dobrze grał w dziadka. Ale ci powiem, że w pewnym momencie w tym okresie przygotowawczym, już pod koniec tego okresu przygotowawczego, zabrał mi piłkę. Ja grałem z nimi i zabrał piłkę. I widzę, że mi zaczyna odjeżdżać. Chyba był najwolniejszy w całym zespole. I zaczął mi odjeżdżać i mówię, stanąłem i powiedziałem, ok, decyd. I więcej już nie grał z nim w piłkę. Ja myślę, że nie. Jest to coś fajnego. Ruud Gullit miał dużo problemów z tym, jak przyszedł do MLS-u, jako powiedzmy dużo tych piłkarzy, którzy, tak jak mówią, no, nie każdy koń nie będzie jokejem, tak? Dobrym jokejem, czy odwrotnie. Tak. Także dużo trenerów czy piłkarzy dawnych ma z tym problem. Ruud Gullit miał duży problem w LA Galaxy, bo on przyszedł i mówi, w pewnym momencie doszło do tego, że mówi, no jak, ja mam 50 lat, ja potrafię zagrać piłkę ci na 40 metrów na nos, a ty tego nie potrafisz zrobić. No to w pewnym momencie piłkarzom powiedzieli, trenerze, to zapraszamy na boisko, niech pan sobie wyjdzie. Ale wracając do pytań, możesz mi to przypomnieć jeszcze? Oczywiście, ty lubisz uciekać w dygresję, ale aż kiedy wspominasz Ruuda Gullita albo swoje występy, to nie będę ci przecież przeszkadzał. Ale pytanie jest o Widzew Łódź. Czy widziałbyś siebie w jakiejkolwiek roli w tym klubie? Ja muszę powiedzieć, że jako młody chłopak byłem wielkim fanem ŁKS-u. A pan z Pabianic jest, tak? Mój ojciec grał w ŁKS-ie, dlatego preferowałem ŁKS w dawnych czasach. I do szkoły, której poszedłem, do pierwszego liceum energetycznego w Łodzi, była stworzona klasa, która tylko brała tych najlepszych piłkarzy z regionu. By nie tylko piłkarze, byli piłkarze ręczni, był jeden łyżwiarz figurowy, paru z innych dyscyplin, było nas chyba z 26, ale nas było 15 piłkarzy najlepszych powiedzmy z regionu łódzkiego, wysekcjonowanych, którzy mieli być później już, Witek Węclewski był w mojej klasie również, także byli wyżej czy niżej. Nie, jest wszystko dobrze. Ja pokazuję, żeby mi podwyższyli. Ty mów spokojnie. Ja proszę, żeby mi troszeczkę więcej dźwięku dali. Jest okej. Muszę przyznać, że to byłem przygotowany do tego. Później już po Zawiszy, jak wracałem do Łodzi, no przyjechał pan, nie pamiętam jak on się nazywał, kierownik zespołu z Widzewa starego, pan Sobolewski. Tak jest. I Wroński, tak? Wroński. Pan tak. Wroński przyjechał do Bydgoszczy. Włożył mnie w czarną wołgę i przywiózł mnie do Widzewa. I muszę powiedzieć, że w Widzewie mieliśmy straszną pakę. I jasne, że mogłem więcej grać, jasne, że miałem już rodzinę, miałem małe dziecko, także nigdy nie przypuszczałem, że już będąc w Widzewie, że odejdę z tego klubu. No ale tak się potoczyło przez motor Lublin z powrotem do Zawiszy. Myślę, że Widzew ma potencjał. Oglądałem
oglądają te mecze, męczą się, no ale mam nadzieję, że w końcu wejdą. No, taką publikę, jaką ma Widzew, trudno znaleźć w naszym kraju chyba, jeśli chodzi o sprzedaż karnetów, jeśli chodzi o zainteresowanie, jeśli chodzi o historię. Myślę, że wcześniej czy później będą grać w Ekstraklasie. Piotrek, najczęściej pojawiające się pytanie dzisiaj, kiedy ogłosiłem, że będziesz, najczęściej pojawiające się pytania na Twitterze i teraz też na czacie dotyczą Lechii Gdańsk i dotyczą tak naprawdę ostatnich miesięcy pracy w Lechii Gdańsk. Chciałbym, żebyś nam troszkę opowiedział kulisów tego, co się wydarzyło, jak to wspominasz. Ja pamiętam, kiedy jeszcze zapraszałem cię pewnie z Andrzejem Twarowskim do Ligi Plus Ekstra, kiedy jeszcze byłeś trenerem Lechii. Wtedy trochę zarzucaliśmy ci pewnego rodzaju, że przyzwoliłeś swoim piłkarzom na średniactwo. Tak ja to oceniam z perspektywy czasu też, że oni nie dostali takiej dobrej ostrogi, takiego dobrego kopa. I finalnie, jak wszyscy pamiętają, ja tutaj przypomnę tym kibicom, którzy może nie pamiętają końcówki sezonu 16-17, kiedy cztery drużyny biją się o Mistrzostwo Polski, ostatni mecz zagraliście na remis, no po prostu zagraliście o remis, tak to przynajmniej wyglądało, bezbramkowo zremisowany mecz z Legią, stracone szanse na tytuł. Pierwszy sezon twój to jest piąte miejsce, drugi sezon twój w Lechii to jest czwarte miejsce. W moim odczuciu i pewnie w odczuciu wielu kibiców Lechii za nisko. No a potem nastąpiło to takie dziwne odejście związane z twoim przejściem na dyrektora sportowego. Kilka miesięcy później już ciebie w ogóle nie było w klubie. Prosiłbym ciebie o jakieś takie... Ja myślę, o kulisy tych spraw. Jak to oceniasz? Od początku, bo wszyscy zapominamy, że przychodząc do Lechii, ten zespół był na 12. miejscu. Tak, to prawda. Był bardzo nisko. Dwa punkty nad strefą spadkową, 4 czy 6 punktów do 8. miejsca. Do strefy mistrzowskiej. Odjęto nam w czasie okresu przygotowawczego jeszcze jeden punkt. Myślę, że wszyscy zapominają o tym, jak ten zespół dojrzewał, w jakim kondycji on był, mentalnej, fizycznej, jak go przejmowały. Był Jurek Brzęczek, po Jurku przyszedł Thomas von Hessen, Sebastian Mila był na trybunach, Miloš Krasić był przylepiony do ławki, Kuba Wawrzyniak był na trybunach, Grzesiu Wojtkowiak również. Sławek Peszko, już nie mówię o Sławku, który praktycznie no, co tydzień się nawalał z Tomasem von Hessenem, tak? Jeśli mogę tak powiedzieć, powiedzmy nieładnie. Jeśli chodzi o grę, nazwał go Tomas sam, nie wypałem, największym nie wypałem Ekstraklasy. I nagle masz zespół, który musisz skleić. Musisz im dać wiarę w to, że muszą grać, że mogą grać, że powinni grać na swoim poziomie, na takim poziomie, który daje im możliwość wykazania, możliwość kreacji czegoś nowego. Ja przychodząc do Lechii, miałem takie przesłanie dla nich. Mówię, pierwsze moje oczywiście, to jest pierwsze wejście do szatni. Wszyscy przeczytali, zanim wszedłem do szatni, o tym, co robiłem, czy co się zdarzyło w Filadelfii, że ich biłem, że im wody nie dawałem i tak dalej. Wszyscy chodzili, powiedzmy, jak na skorupkach od jajek. Także nikt nie wiedział, jak ja jestem, co będzie i tak dalej, i tak dalej. I ten zespół dojrzewał. Ten okres przygotowawczy, że Michała Adamczewskiego, który mi dużo pomógł, jeśli chodzi o... bardzo dużo mi pomógł, jeśli chodzi o przygotowanie ich, rozeznanie ich organizmów, przygotowanie ich do tego, co może być. Ja pod względem, powiedzmy, taktycznym ten zespół już wiedziałem, jak on będzie wyglądał. Jeśli chodzi o granie systemem, który ja preferuję, ale do tego systemu, który ja preferuję, potrzebne są dwie rzeczy. Przygotowanie mentalne przede wszystkim i druga rzecz, przygotowanie fizyczne. I muszę przyznać, że ten okres, i to może w formie nawet anegdoty, że byliśmy na obozie w Turcji. Zaczęliśmy od chodzonego. Ja im bardzo prosto powiedziałem, chcę być częścią was. Ja nie jestem po to tutaj, jestem po to tutaj, żeby wam pomóc. Mieliście już wielu trenerów w ciągu swojej kariery. Ja pokażę wam inny futbol. Inaczej futbol, który jeszcze nie dojrzeli, znaczy dojrzejecie do tego. Mówię, to jest... Tak jak z małżeństwem, no jest piękny ten okres narzeczeństwa, później przychodzi małżeństwo i trzeba dojrzeć do tego, jak to powinno wyglądać. Tak samo jak z dziećmi, no dziecko zaczyna raczkować, później zaczyna upadać, wstawać, upadać, później zaczyna chodzić, później zaczyna biegać. I starałem się
racjonalnie do nich podejść, jeśli chodzi o ich przygotowanie mentalne. I tak jakby mówię tak w formie anegdoty, że w pewnym momencie byliśmy na obozie w Turcji, zaczęliśmy chodzić. Pewne rzeczy nachodzonego, graliśmy mecze, znaczy mieliśmy treningi nachodzonego, te taktyczne rzeczy. I tylko było stop, jeszcze raz, trochę szybciej, wolniej, i tak dalej, jak piłka idzie tu, to gdzie będziesz ty? I tak. I w pewnym momencie Seba przyszedł do mnie, trenerze, no daj pan pograć, no ile można chodzić? No, przecież tak, no, mamy grać w piłkę. Ja mówię, Seba, no najpierw musimy pewne rzeczy przygotować, pewne rzeczy dopracować, bo ja uważam, takie było moje przesłanie, że musimy grać, zaczniemy grać dwa podania do przodu, mhm. bądź trzy. Czyli jak pierwsze podanie idzie, już będzie wiadomo, gdzie pójdzie drugie. Jeżeli wiadomo, gdzie pójdzie drugie, gdzie pójdzie trzecie. Później zaczęliśmy już to powiedzmy szło, że graliśmy już na 5-6 podań do przodu, że wiedzieliśmy, co się zdarzy w pewnym momencie, ale do tego trzeba dojrzeć. I myślę, że to wszyscy zapominają, jak ten zespół wyglądał. Byli przekonani, przyjdzie Magik z Ameryki, Szeryf, Webos i nagle wszystko będzie tak i pstryknie palcami i będziemy hulać. Nie, to wszystko było przygotowane przez wiele miesięcy i z pomocą Michała Damczewskiego, i z Macieja Kalkowskiego, Andrzeja Woźniaka, ludzi, którzy powiedzmy nam pomagali, czy Marek Jóźwiak jako sportowy dyrektor i Janusz Melanik, to wszystkie te tryby zaczęły wspólnie pracować. Piotrek, ale cały czas mi mówisz o pierwszym sezonie, nikt nie neguje. W pierwszym sezonie udało ci się doprowadzić drużynę do 5. miejsca, ale chcę się zatrzymać tak konkretnie na tym ostatnim spotkaniu i na tym jednym meczu, na tym jednym ostatnim meczu. Dobrze, to opowiem ci w ten sposób, Tomasz, że przez 7 kolejek, które graliśmy, ten zespół ewaluował, bo i Rafał Dokoniński miał kontuzję, więc wskoczył Steven Victoria i bardzo dobrze zagrał i z Jagiellonią, i Nunes zagrał dobrze z Jagiellonią. Wygraliśmy ten mecz 4-0, bodajże 4-0. I ten zespół ewaluował. I przez wiele tych 7, powiedzmy, meczów, które graliśmy, byłem przekonany, że zdobędziemy mistrza Polski. I to powiedziałem, jak rozpoczynał się sezon na rynku. Na rynku w Gdańsku powiedziałem, że będziemy walczyć o mistrza. Patrzyli na mnie jak trenerze, gdzie, z kim, jak. No. I to powiedziałem, nie wstydziłem się tego, nie na zasadzie, a może wyjdzie, może to, a będziemy grać o puchar. Nie, powiedziałem, że będziemy mistrzem Polski. I to samo im powiedziałem przed rozpoczęciem. Mieliśmy kolację wspólną z piłkarzami. Powiedziałem im to samo. Wszyscy nas skazywali na to, że a, Lechia, 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 Lechia. Mówię, jesteśmy w pozycji, która nam daje mistrzostwo Polski. I przychodził jeden mecz, wygraliśmy z Lubinem, czy z Termaliką. Później przyszedł Wisła, wygraliśmy na Wiśle, przyszedł mecz z Koroną. Myślę, że tu te dwa punkty z Koroną zaważyły na to, że nie zostaliśmy mistrzem. I nie zgadzam się z tym, tak jak mówię, że cały sezon ma wpłynąć na to, jak byłem postrzegany, czy zagraliśmy ofensywnie, defensywnie. Oba zespoły zagrały tak, oni się nas bali. A my mieliśmy też, nie wiem, jakie było przeświadczenie zespołu. Z mojego punktu widzenia od momentu pierwszego meczu w rundzie mistrzowskiej praktycznie ten zespół się nie zmienił. Przygotowania do tego, że meczu się z Legią nie zmieniły, bo ja rozumiem, jakbyś Tomek miał na przykład powiedział trenerze, no tak, no ale wygraliście z Pogonią przedostatni mecz 4-0 u siebie w Gdańsku. I czemu pan zmienił, powiedzmy, tych ofensywnych, niech zagrał ten, Krasić nie zagrał, Rafał Wolski nie zagrał, Peszko nie zagrał, whatever, tak? Zmienił pan 4 zawodników i zagrał pan defensywnie. Rozumiem wtedy. Ale nie było czegoś takiego, że wszedłem do szatni, powiedziałem, panowie, dzisiaj będziemy stać na swojej połowie i będziemy się bronić. To nie był mecz taki jak, powiedzmy, te 10 minut polskiej reprezentacji z Japonii. Okej, okay. Każdy ma prawo do własnej oceny, do własnego zdania, do własnego odbioru. Ja się zgadzam z tym. No, ja mówię, ja byłem rozgoryczony sam faktem. Ja miałem poczucie, że tracicie czas, że tracicie trochę czas na boisku, ale to takie moje odczucie, którego wam zabrakło w finalnie. Ja mówię, że wszyscy wiemy, jaka była sytuacja, jeśli chodzi o nawet przerwie, jeśli chodzi o wynik w Białymstoku, tak. Który prowadził z Jagiellonią 2-0. Teraz, w której minucie zaczęły serpentyny padać na boisko Jagiellonii? No, czytałem pana Tomasika, czytałem ostatnio wywiad parę miesięcy temu, jeśli chodzi o właśnie to zachowanie kibiców. Było to wszystko uzgodnione, tak?
była dyrektywa z Polskiego Związku Piłki Nożnej, że wszystkie mecze mają się zacząć o tej samej porze i wszystkie mecze o tej samej porze mają się skończyć. Żeby nie było żadnych podstaw do tego, żeby pewne rzeczy kwestionować. Czy skończyły się o tej samej porze? No nie skończyły się. Ten mecz został przedłużony powiedzmy o 13 czy 14 minut. Tak. Są pewne rzeczy, które na pewno ja mówię, nie zganiam tutaj na Jagiellonię, czy Michała, czy kogoś, kto to zorganizował. Chodzi o to, że okej, no jeżeli mamy być fair, to bądźmy fair. Ja nie zgadzam się tylko z tym punktem, że przyszedłem do szatni i powiedziałem piłkarzom, dzisiaj się bronimy, nie będziemy grać tak. Ja zawsze gram o pełną pulę, zawsze tak grałem, czy to w Waszyngtonie, czy to w Filadelfii, czy tych wszystkich rzeczach. Gram o pełną pulę, chcę wygrać mecz. Dla mnie jest to najważniejsze. 22 219 50 31 mamy kolejnego słuchacza. Trochę się na nas naczekałeś, co? Ale jak widzisz, trener Piotr Nowak ma dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia. Słucham. Tak, ale mogę sobie posłuchać. Także dobry wieczór, Krzysztof Wrocław z tej strony. Można hejtować? No proszę. No, to jedziemy. Panie Piotrze, jak pan mógł mi to zrobić? 10-letniemu chłopcowi w 96 roku. Jak pan mógł wygrać z Markiem Citko plebiscyt na piłkarza roku piłki nożnej? Przecież płakałem, zobaczyłem, otworzyłem gazetę w środę po szkole. Jak to możliwe? Nie wierzę. Marek Citko, przecież on miał wygrać. Czasami, to był żartem, czasami, oczywiście z przymrużeniem oka, bo z perspektywy czasu wiadomo, że tutaj zasłużona była ta nagroda. Natomiast tak właśnie chciałbym wrócić do tej reprezentacji pana Henryka Postela. No pamiętam, to były moje takie pierwsze czasy z piłką nożną. Te mecze z Izraelem, ze Słowacją, piękne w pana wykonaniu. No i proszę mi przypomnieć, bo ja tak naprawdę jakoś zapomniałem. Dlaczego nie było pana w meczach jesiennych? Czy to była jakaś kontuzja z Rumunią, ze Słowacją? Z Rumunią były dwie kontuzje, tak. Ja myślę, że ten czas, wie pan, ja zacząłem późno grać w reprezentacji. I to tak. Zacząłem grać w reprezentacji już grając w Bundeslidze, co było, ja rozumiem, w Turcji, bo wtedy nie było tak jak teraz, że możemy się połączyć, możemy porozmawiać, zobaczyć mecze. Tomek ogląda mecze, ja oglądam mecze, także tam wtedy nie było. No, grałem w Turcji, grałem bardzo dobrze. Mogłem iść do innych lig, poszedłem do Szwajcarii. Zacząłem grać w Szwajcarii i tak naprawdę nikt od tego momentu, jak wyjechałem z Polski, nikt się tym nie interesował, czy dobrze gram w Turcji, czy dobrze gram w Szwajcarii. I zacząłem grać w Dreźnie i zacząłem grać w miarę dobrze. I po czterech bodajże, czy pięciu miesiącach Andrzej Grajewski do mnie zadzwonił i mówi: Piotr, wiesz co, ja tu ci robię takie lobby, żebyś w końcu wrócił do reprezentacji. Dodajmy, że grałeś w 90 roku, zaliczyłeś 4 spotkania, a potem miałeś 4-letnią rzeczywiście przerwę. Dopiero stałeś się zawodnikiem reprezentacji 94 do 97 roku. No, w 94 jeszcze Tomek nie grałem. Były mecze, które przejął reprezentację trenera Postel. Tak. Grał Jurek Brzęczek i Heniu Bałaszyński. Kto tam jeszcze grał? Krzysiu Bakalski grał. Także było kilku piłkarzy i Tomek Wieszczycki wchodził wtedy też do reprezentacji. Było kilku tych piłkarzy, którzy mieli tam powiedzmy, no byli tą powiedzmy tą, ja już byłem niby stary, powiedzmy starszy zawodnik. I Andrzej Grajewski był tym powiedzmy takim, który mnie na nowo wrzucił do tej reprezentacji, bo pamiętam jak przyszedł i mówi do pana Kuleszy, mówi: jak to jest, że Piotr jest jednym z najlepszych w Bundeslidze, a wy go nie powołujecie. No wiesz, no, ma niemieckie obywatelstwo, to nieźle tak wygląda, bo może to, czy jest Nowak, czy Keller, czy to, czy Schmoll, jak to wygląda, czy to będzie dobrze dla naszych kibiców. Mówi Andrzej, powiedziałem, bo Andrzej, wiele z nim rozmawiałem, zresztą był na tym meczu, który zagrałem jako pierwszy raz w Dreźnie, był sparring mecz, to akurat zostałem zaproszony na ten mecz, a później już no, Romek Kosecki był częścią tego, że zacząłem grać ponownie w reprezentacji. Nie wypadało mnie nie powołać, skoro gram bardzo dobrze w Bundeslidze. Także ja nigdy nie chciałem uczestniczyć w tym, żebym sam siebie promował. Zresztą tak jest do dzisiaj, że nie staram się, tak jak mówią, lansować. Mówię to, co myślę i uważam, że czasami jest to zgubne dla mnie, ale taki już jestem.
I tak jak mówię, te mecze z Izraelem, który był przegrany w Izraelu 2-1, nie grałem tego meczu. Później zaczęła się wielka afera i z Romkiem i z Pawłem Zarzecznym. Przypuszczam, że to wtedy było, tak? Że tak, tam tak. Jakieś problemy między sobą. I później nagle się to zaczęło wyrównywać. I te mecze pierwsze na wiosnę z Izraelem, później ze Słowacją, z Francją i tak dalej. Te mecze naprawdę były bardzo dobre. I ten zespół był powiedziałbym, jak to nazwać, tak dobrze bym to nazwał. Jedyny w swoim rodzaju. O, posłuchaj, chciałbym ci powiedzieć, że Henryk Apostel, skoro już tak szczerze rozmawiamy i mam nadzieję, że powiesz szczerze, ja przepraszam naszego słuchacza, ale się wtrącę przed jego kolejnym pytaniem, ale prawdopodobnie Henryk Apostel postarzał się przy was tak dobrych 10 lat, w 2 lata. Kto miał większe, kto był bardziej rozrywkowy, ty czy Kosecki Roman? O nie. Nie, my byliśmy powiedzmy częścią przewodnią może tego, ale nie byliśmy aż tak. No myślę, że ten zespół był w swoim rodzaju ewenementem, bo mówię, mieliśmy super czas i mówię, taka historia, mówię, z Wojtkiem Kowalczykiem, że mówię, parę mieliśmy dobrych imprez i tak dalej. I Wojtek przyszedł po meczu ze Słowacją, przyszedł do trenera Apostela i mówi, trenerze, widzi pan, jeden dzień więcej, jakbyśmy sobie tak pofolgowali jeden dzień więcej, to byśmy wygrali 6-0. Mieliśmy dobry czas, ale jakbyśmy mieli 6, to byśmy wygrali 6-0 i byśmy dzisiaj byli na pierwszym miejscu. A tak to jesteśmy w dalszym ciągu na trzecim. Także nie, myślę, że ten zespół był naprawdę, jeśli chodzi o potencjał, bo mieliśmy na każdej pozycji piłkarza, który grał. Nie siedział na ławce, grał w zagranicznym klubie i to grał, powiedzmy, tą jedną z czołowych pozycji. Andrzej Juskowiak, Wojtek był w Betisie, Andrzej był, nie wiem, w Porto wtedy. Kto tam jeszcze? No w obronie mieliście Łapińskiego, Wałdocha, Zielińskiego, no paru naprawdę dobrych piłkarzy. Aż dziw, że nigdzie nie awansowaliście, Piotrek, to taka prawda. Jaskulski grał przecież w Standard Liège, Marek Kuźmiński w Udinese. W pomocy mieliśmy Piotra Świerczewskiego w Saint-Étienne, ja grałem w Monachium. I gdzie nie spojrzysz, miałeś piłkarzy, którzy grali w zagranicznych ligach tak naprawdę na topowym topie. Jasne, że te mecze z Rumunią, bo to był jeden z tych, nie, myślę, że najważniejszy mecz, który graliśmy w Zabrzu, który nie był... Ja byłem na tym meczu, przywiozłem im wszystkim rzeczy, które były potrzebne do tego, bo byłem takim nieoficjalnym medykiem reprezentacji. W tych czasach, bo wiadomo, nie było pewnych rzeczy u nas, także ja to wszystko przywoziłem i szkoda tych punktów. I mówię, ten Bratysława, ten mecz w Bratysławie, na którym nie byłem, w którym nie grałem również, był takim, powiedzmy, takim krachem tej reprezentacji, takim, powiedzmy, takim tym dołkiem. Ale te wszystkie rzeczy, które się zdarzyły do tego momentu, myślę, że ten mecz nawet na Parc des Princes z Francją był wykładnikiem tego, jaki potencjał ma ten zespół. Masz jeszcze do nas jakieś pytanie? Halo, jesteś jeszcze z nami? No, słucham. Bo tak ci wszedłem chyba brutalnie w słowo, ale teraz możesz już dopytać do końca Piotrka. Tak, znaczy nie, no myślę, że tak moim skromnym zdaniem no wtedy właśnie tej jesieni brakło, czyli tej jesieni 95 roku, spore czasy, ale brakło czegoś takiego, żeby odpowiednio skomponować tą reprezentację z tych właśnie ludzi, o których pan Piotrek wcześniej wymienił, no i tej Legii, która wtedy w Lidze Mistrzów była, prawda, no bo oni w sumie tak na dobrą sprawę to nie zaistnieli. Gdzieś tam pojawili się na jesieni chyba Jacek Bednarz, gdzieś tam pamiętam jakaś była szafera, że tam pod Broźmi chyba jakiś problem, nie wiem, żołądkowy czy coś takie rzeczy, tak. Ale to już szkoda, bo chyba można było na to Euro awansować. Ja myślę, że potrzebowaliśmy wtedy faceta, który, trenera, faceta, który by był, nie był, powiedzmy, wypatrzył na nas przez pryzmat tego, bo ja uważam, że my byliśmy reprezentacją, która w tamtych 90-tych latach, po obaleniu muru, powiedzmy wypromowaniu się, nikt nas nie promował, Tomek. Piotrek, ja myślę, że wy go trochę wodziliście za nos, no jak mamy nie, tak być szczerzy. Ja może tak daleko bym nie szedł z tym, że wodziliśmy go za nos. Ja myślę, że sami powinniśmy, nie było u nas w reprezentacji gościa, którego ja później, ja chciałem być tym gościem za trenera Piechniczka, ale to już było za późno, że powiedział, okej, stop, wystarczy, okej,
mamy mecz, wiesz, który powinien wziąć i wstrząsnąć nim, tak. Nimi, który powinien wziąć i w garść i powiedzieć, słuchaj, jeżeli nie ma lidera na ławce, to musi być lider na boisku. Myślę, że tego nam brakowało, nam wszystkim, takiego racjonalnego podejścia do tego, że okej, wystarczy. Okej, pobawiliśmy się, mieliśmy fajny czas, ale teraz trzeba się zająć tym, żebyśmy coś zrobili dla polskiej piłki. Piotrek, możemy sobie po prostu powiedzieć tak, gdyby młody Piotrek wiedział tyle o życiu, co dorosły Piotr, to pewnie też inaczej by, tamtymi latami swoimi pokierował. I tutaj mam od razu do ciebie pytanie od Michała z czata, który pyta tak. Spytaj, czy reprezentacja, w której grał Piotrek Nowak, awansowałaby dzisiaj do Euro? Dzisiaj. 100%. Mm-hmm. Słuchaj, twoja kariera reprezentacji. Nawet, nawet tą reprezentację z 2016 roku we Francji. Mm-hmm. Uważam, że w tym składzie, którym my wtedy byliśmy, nie ma problemu. No a ja chcę ci powiedzieć, 19 występów w reprezentacji narodowej, 3 strzelone gole Piotra Nowaka. Powiem ci więcej, ty wiesz, że w drużynie narodowej masz więcej porażek niż zwycięstw? 7 zwycięstw i aż 8 porażek, aż się w głowie nie mieści. Muszę to powiedzieć, dla tych z młodszych widzów, którzy nie pamiętają, jedna z lepszych dziesiątek, jaką miała reprezentacja Polski w historii. To po prostu aż powinieneś dostać takim kijem przez plecy, że to się potoczyło tak, jak się potoczyło, no bez awansu na żadną imprezę. Bez awansu to się zgadzam, to nie ulega wątpliwości. Tylko tak jak sam powiedziałeś, te 4 lata gdzieś mi uciekły. Bo zacząłem grać w reprezentacji, będąc jeszcze w Zawisze, zagrałem 2 mecze w Teheranie, plus 2 mecze. Kolumbia jakaś tam była, coś takiego. Z Kostaryką, którą strzeliłem pierwszą bramkę z Kostaryką w Chicago. Tak. To były moje pierwsze 4 mecze w reprezentacji. Później wyjeżdżając do Turcji, tak jak mówię, no, przyjeżdżali trenerzy reprezentacji, którzy oglądali Jarka Bako i Zejera i Jacka Cyzio w Trabzonie. Kto tam jeszcze był? Piotrek Soczyński był i Czesiu Jakołcewicz w Fenerbahce. Także ta kolonia nasza była bardzo duża. Ja akurat nie miałem takiej siły przebicia, żeby w tej reprezentacji na nowo zagrać. Także te 4 lata praktycznie zostały stracone i w dalszym ciągu, jeśli nie dzięki Andrzejowi Grajewskiemu, w dalszym ciągu bym miał, powiedzmy, ten okres by był jeszcze dłuższy, przypuszczam. Bo to, mówię, nie tylko polityka wchodzi w to. Ja uważałem zawsze, że tak jak mówię, ja nie zabiegałem o to, żeby w tej reprezentacji na nowo zagrać, a nie na zasadzie takiej, że nie chciałem, tylko po prostu no, takie były warunki, takie były warunkowania, że w pewnym momencie ktoś stwierdził, że no, skoro mam 2 obywatelstwa, no to nie mogę grać w reprezentacji, czy nie muszę grać w reprezentacji. Także tak to wyglądało, jeśli chodzi o tą stronę, powiedzmy. Tak, nawet teraz rozmawialiśmy parę dni temu na temat, że zostałem wybrany do tej pierwszej trójki w historii TSV 1860 Monachium. A w środę mają, w tej chwili obchodzą, pojutrze obchodzą 160-lecie. Jestem w pierwszej trójce jako numer 3. W całej historii najlepszy piłkarz. Jeden z tych 3. I też na tej zasadzie, że pytali mi się, jak to jest, czy to jest Keller, czy jest Nowak. Ja mówię, pokażcie mi jeden mecz w Bundeslidze, który zagrałem, gdzie miałem napisane na koszulce z tyłu Keller. Mhm. Zawsze był Nowak, tak się urodziłem, wychowałem. W Pabianicach, w małej miejscowości, chłopak z Pabianic, takim zostałem do dzisiaj. Duża sprawa, być w top 3 najlepszych piłkarzy, co prawda nie tego największego monachijskiego klubu, chociaż kibice TSV 1860 powiedzą, że to ich drużyna jest tą ważniejszą w Monachium. Mamy kolejną rozmowę, 219 50 31, warszawski telefon. Kto jest z nami? Halo? Cześć, witam. Cześć. Po pierwsze pozdrawiam pana Tomasza, uwielbiam pana razem z Andrzejem Twarowskim, super duet, jeden z moich ulubionych dziennikarzy. A teraz do pana Piotra. Panie Piotrze, dzwonię z Gdańska, Michał. No, jak dzwonię z Gdańska, no to musimy troszkę porozmawiać o Lechii, prawda? Chciałem, bo pan tak opowiadał o tym, że miał pan naprawdę dobrych piłkarzy, ale tam Mila siedział na trybunach, Krasić nie był gotowy, Peszko z kimś tam się obijał. No prawda jest taka, że naprawdę to był świetny skład, a jednak ten najważniejszy mecz, ostatni mecz w sezonie, no trzeba sobie przyznać, no skiepściliśmy go. Jeśli gra się na czas i pojedzie się na
na Legię, żeby nie wygrać tego meczu, jeśli jedzie się tam zremisować, no to nie ma na to liczyć. No to było duże rozczarowanie. No nie ma co ukrywać, prawda? Zgadzam się, że rozczarowanie było. Ale nie, ja panu zadam pytanie i Tomkowi też zadam pytanie. Bo takie były te, powiedzmy, również i dziennikarskie przemyślenia. Nasz pierwszy mecz w Warszawie, który zagraliśmy. Pamiętasz, no, Tomasz? Pamiętam, to był bardzo dobry mecz. Pamiętasz? Tak. To wtedy, czy to wtedy Haraslin strzelił taką piękną bramkę? To w tamtym... Nie, Grzesiu Kuświk strzelił na 1-1. Tak jest. I wszyscy mówili, no zwariował. Trzech defensywnych obrońców i żadnego defensywnego pomocnika. Jeśli mogę, inaczej, jednak inaczej gra się w meczu, którym tak naprawdę gra się o mistrzostwo, a inaczej, jeśli to jest pierwszy mecz na Legii, jedziemy, prawda, nie mamy żadnej presji, nie mamy żadnych oczekiwań, zero potrzeb, no, prawda? Presja była w dalszym ciągu, bo byliśmy daleko. Pamiętam wszystkie pochwały za Piotra Nowaka po świetnym meczu na Lechu. Pojechaliśmy do Poznania i wszyscy opowiadali, że Lechia zagrała świetne spotkanie, no bo jeśli tak zagra w europejskich spotkaniach, no to przede wszystkim defensywa. Tylko chciałem też przypomnieć, że Lechia Piotra Nowaka nie potrafiła wygrywać na wyjazdach. A to, co stało się w następnym sezonie, gdzie miała być po tym czwartym miejscu walka o podium, no tak naprawdę to już była jedna wielka kompromitacja. My przegrywaliśmy u siebie z Sandecją. Byłem na tych meczach, przegrywaliśmy z Sandecją, przyjeżdżała Hermalika i potrafiła nas pokonać. A później to wszystko dostał prawda, Adam Owen, który był WF-istą, a nie był trenerem. I tak naprawdę to poszło no chyba nie w tą stronę, w którą powinno. I pan Nowak w programie opowiada o tym, jak to miał bardzo dobrych piłkarzy, których można było coś osiągnąć, ale tak naprawdę trzeba powiedzieć, że te półtorej roku w Gdańsku, no to jednak skończyło się jednym wielką kompromitacją. No powiedzmy sobie szczerze. No, ja myślę, że tak. Kompromitacja to chyba za duże słowo, ale słuchamy. Ja myślę, że tak. Po pierwsze, to mówię, wielu mi to zarzuca, ja podkreślam to. 68 punktów, które zrobiliśmy w sezonie 2016-17, ale trenerze, to może pan sobie wrzucić w buty, bo to nic nie daje. Jasne, że nic nie daje. Daje mi satysfakcję to, że do tej pory jeszcze tego rezultatu nikt nie zrobił. 68 punktów, które tamten zespół zrobił, dałyby w tym roku, czyli powiedzmy... Dobrze, to teraz no przerwę panu, jeśli mogę... Nie, poczekaj, bo wiesz co, jesteśmy w Stanach Zjednoczonych... Poczekaj, bo wiesz co, ciężko się rozmawia przez Skype'a, to daj pozwól najpierw trenerowi skończyć wypowiedź, bo będziemy mieli mały miszmasz na antenie, dobrze? Także najpierw trener, a potem ty. I to by było w tamtym sezonie, by dało wicemistrzostwo Polski. Okay. Ja sobie zdaję sprawę, że jest rozczarowanie. To samo było dla mnie. Ja chciałem wrócić po tym sezonie, chciałem wrócić do domu. Zresztą żona mnie na to namawiała bardzo mocno, żebym wrócił do domu, bo te półtora roku uważałem, że zrobiłem bardzo dobrą pracę, jeśli chodzi o to. Uważam, że w przekroju całego tego półtora roku było coś, co zgadzam się z tym, że nie graliśmy dobrze na wyjazdach, że za zbyt mało punktów robiliśmy, co również wpłynęło na to, że tą grę poprawiliśmy, zmieniliśmy troszkę system. I to było widać w rundzie mistrzowskiej, że zmieniliśmy ten system po to, żeby wprowadzić tych... Bo jeżeli masz i Krasicza, i Peczkę, i Mile, i powiedzmy Sławczewa, Borysiuka, no to musisz gdzieś ich upchnąć, musisz znaleźć jakieś rozwiązanie do tego, żeby to zaczęło funkcjonować. I to można sobie powiedzieć, a to może sobie te 68 punktów włożyć. Jasne, że tak. Ja tylko podkreślam to, że nie jest sztuką zrobienie powiedzmy, bo wszyscy podkreślają ten jeden mecz. Okej, fajnie. Mogę się z tym zgodzić bądź nie. Tylko jeżeli słyszę, że będziemy grać na zero z tyłu, a może coś wpadnie z przodu i to idzie przez cały sezon i wszyscy do tego się odnoszą, że to jest jakaś strategia, no ja uważam, że to jest błąd. Można się doczepić oczywiście do jednego meczu, ale jeżeli ktoś robi to przez cały sezon, to jest zupełnie inaczej. Z drugiej strony, może tak inaczej powiem, fakty, zwykłe fakty. Zespół, który przejąłem, miał 9 tysięcy frekwencji średnią na sezon. Średnia się podniosła do 19 tysięcy. Tak? Średnia. Wania Milinkowicz-Savić, kupiony za 50 tysięcy euro, został sprzedany za 5 milionów euro.
bo wcześniej został sprzedany do Benfiki, później za 2,9 poszedł do Torino. Okay. Paweł Stolarski też również wykupiony przez Benfikę, prawo pierwokupu, Malocza i tak dalej, i tak dalej. Ten zespół z 3,5 miliona został wyceniony w Transfermarkcie, został wyceniony na 14 milionów euro. I to są fakty. Zespół, który w każdym meczu miał przewagę procentowo posiadania piłki. Jasne, że to musi się przełożyć na zwycięstwo, ale miał około 60% posiadania piłki. Zespół, który przebiegał w meczu więcej niż przeciwnicy w każdym meczu. To mogę podkreślić i to Michał Adamczewski mi wysłał wiele, bo to te wszystkie rzeczy, które są faktami. Także temu nie można zaprzeczyć. Jeden mecz, nie, tak jak mówię, no, wszystko można powiedzieć. Później jak to się zdarzyło, pan Owen, oczywiście to jest zupełnie inna historia. Myślę, że to jest historia, którą można wprowadzać i przekładać na wiele czynników. Czy to było moim błędem zatrudnienie jego, czy wzięcie jego jako asystenta? On nie był asystentem. Adam Owen został przyjęty jako dyrektor akademii, jeśli chodzi o, znaczy dyrektor od przygotowania fizycznego całości i pierwszego zespołu i akademii. To, że miał wygórowane ambicje i chciał być pierwszym trenerem, zresztą później jak już wróciłem do Stanów, miałem telefon mojego przyjaciela z Bochum, który wcześniej był w Sochaux i pan Owen do niego też się zwracał, jeśli żeby go zatrudnił. I on mu przedstawił konspekt, który był jako pierwszy trener. Mówi do mnie: Peter, ty nie wiedziałeś? Ja mówię, no mógłbyś zadzwonić parę miesięcy wcześniej do mnie, to byś mi to powiedział, no to bym go nie zatrudnił. Ale a pan Owen się już przymierzał do tego w 2016 roku. Ja mu wtedy odmówiłem. I tak ten 2017 rok, tak jak mówię, to rozczarowanie było duże i w pewnym momencie... Jeśli mogę się odnieść, bo pan trener bardzo dużo mówi, jeśli mogłem się odnieść do tego, co teraz pan trener powiedział. Mogę? Proszę bardzo. Halo? Więc tak, pan trener powiedział, że zdobył 68 punktów. Powiem tak, Liverpool zdobył w poprzednim sezonie 96 czy 97 punktów, nie został mistrzem, więc sama ilość zdobytych punktów nie zawsze świadczy o tym, jak jesteśmy mocnym zespołem. Kolejna rzecz. Pan wytransferował Milinkowicza, Savicia, miał wartość zespołu i tak dalej, i tak dalej. Kolega pana Smokowskiego ze studia, pan Stanowski, powtarzał to nieraz, że Lech Poznań może się szczycić tym, że wytransferuje nie wiadomo jak dużą ilość graczy, ale tak naprawdę najważniejsze na koniec sezonu jest to, co się zawiesi na szyi, a nie, że księgowa pokaże, że proszę państwa, zrobiliśmy najlepszy transfer w ekstraklasie, ponieważ jeszcze nigdy nie widziałem fety przez cały Gdańsk, żeby księgowa jechała z czekiem wypisanym na 3,5 miliona dolarów, ponieważ sprzedaliśmy Milinkowicza Savicia. Prawda jest taka, że można zdobyć nawet i 50 punktów w sezonie, ale jeśli coś zawiesi się na szyi, jeśli ma się jakąś ambicję, walczy się o Puchar Polski, który w końcu zdobyliśmy i uważam, że to, co zrobił Piotr Stokowiec tak naprawdę z dużo bardziej okrojonym na papierze składem, to naprawdę było, powiem, osiągnięcie. Jakby nie przekonuje mnie argumenty o tym, że zespół za pana Nowaka więcej biegał, bo jak powiedział Johan Cruyff, biega za piłką ten, kto nie potrafi w nią grać. A jeszcze zapytam kolejną rzecz. Jak pan się odnosi, czy za ja muszę sobie to zapisać, bo pan... Półtorej roku, które pan spędził w Gdańsku, czy ta, powiedzmy, relacja na linii prezes-trener też była tak toksyczna, jak możemy zauważyć, jest teraz w Gdańsku, bo jednak zaufanie do zarządu, do Gdańska, do prezesa Mandziary jest bardzo niskie wśród kibiców i to tak naprawdę, co robi Piotr Stokowiec, to jest takie balansowanie na linii pomiędzy kibicami a prezesem. Czy 2 lata temu, gdy pan przychodził, to również dało się odczuć, że to jest naprawdę takie, no powiedziałbym, czy pan Mandziara też jakby wzbudzał panu pewną dozę zaufania i myślał pan, że z tym człowiekiem naprawdę można coś osiągnąć? Czy to było takie troszkę, że tak powiem, no gra niewarta, prawda, że tak powiem, dobry uśmiech dobrej gry. O, w ten sposób się wyrażę. Dobra. Mam nadzieję, że pan wie. Rozumiemy, o co chodzi. Najpierw od końca, Piotrek, o twoje relacje z Adamem Mandziarą, które, jak wiadomo, ciężkim we współpracy bywa. Nie da się ukryć.
Nie, może ja zacznę od czegoś innego. Zacznę od tego, co pan powiedział, że trener Stokowiec, że ja miałem lepszy zespół. Trener Stokowiec miał taki sam zespół, który był, tylko czy Adam Ołen się pozbył niektórych zawodników, czy zostali zmuszeni do tego, żeby odejść. To raz. Drugie, jeśli chodzi o te punkty Liverpool, Cruyff, co więcej, musi pan sobie zdać sprawę, czy może ludzie, którzy patrzą na to też z boku, że jeżeli mamy posiadanie piłki na poziomie 60%, powiedzmy, bo takie mniej więcej mieliśmy posiadanie piłki i biegamy jeszcze więcej niż piłkarze, niż ten drugi zespół, to znaczy, że nie biegamy głupio. Okay, to raz. Ten zespół był, powiedzmy, jeśli chodzi o trening, wytrenowanie, jeśli chodzi o przygotowanie motoryczne, był na topie i to zresztą te ostatnie nawet rozmowy w ostatnich miesiącach, bo mam i kontakty z wieloma piłkarzami, dzwonią do mnie, pytają się, co Bosto tam słychać, co nowego i tak dalej. No i sami potwierdzają to, że wrócili do formy, której nigdy się nie spodziewali, że wrócą. I to nie ulega wątpliwości. Jeśli chodzi o powiedzmy, pan mi zadał pytanie, bo to mówię, tych większość to są opinie, ja szanuję każdą opinię, ale mówię to pytanie, jeśli chodzi o prezesa Mandziarę. Myślę, że przez 10 miesięcy ta współpraca była na topowym poziomie. Przez cały praktycznie rok 2000, prawie cały rok 2016 na topowym poziomie, jeśli chodzi o potrzeby zespołu, jeśli chodzi o komunikację, jeśli chodzi o przygotowanie zespołu do tego, żeby osiągnąć sukces. Po 10 miesiącach coś się zmieniło. Ja nie chciałem wnikać, nie, tak jak mówię, nie jestem facetem, który chodzi i narzeka. Sam zresztą Tomek i pan, który dzwonił do nas, sami wiecie, że jaka sytuacja finansowa od tego momentu była przez praktycznie do dzisiaj, tak? Żadne rzeczy, które były poza zespołem, nie z winy zespołu, jeśli chodzi o finanse, jeśli chodzi o pewne rzeczy, które się zdarzają, nie było czegoś takiego, tak jak w ostatnim roku, że zespół zaczął jakiś strajk włoski, że zaczęli rozmowy, nic nie wychodziło do prasy, nikt o tym nie wiedział, wszystko było trzymane, jeśli chodzi o zespół i to była moja rola, żeby ten zespół, bo ja im powiedziałem bardzo, bardzo, bardzo konsekwentnie i bardzo byłem z tym bardzo konsekwentny i bardzo wprost, że nie będę tolerował tego, żeby sobie zajmować głowę tym, żeby się przychodzić na trening i martwić się, co będzie. Jasne, że każdy z nas ma rodziny, każdy z nas ma jakieś potrzeby, ale żeby te były to jakąś wykładnią tego, co my chcemy osiągnąć jako zespół. Czegoś takiego nie było, żeby były rozmowy oczywiście tam przy trenerze, może trener mi pomoże tu, no to może trener pójdzie do prezesa, może porozmawiamy tak, może. Ale innych rozmów jako takich oficjalnych, żadnych takich nie było. Bo uważałem, że ten zespół jest na tyle świadomy, że wie, co chcemy osiągnąć. Tyle. Piotrek, jest pytanie od Sławka z Twittera. Odpowiedź już chyba znam, ale spytam. Czy gdybyś miał okazję zaprosić jeszcze do współpracy trenera Adama Ołena, zrobiłbyś to czy nie? Nie, nie. Nie, to szczerze powiem, tak jak powiedziałem, że kopał dołki. No może nie aż tak, może nie aż tak, tylko że trener Ołen miał inne podejście do pewnych rzeczy. Ja mu starałem się wytłumaczyć, mówię, Adam, no skoro 18 miesięcy robimy pewne rzeczy i te rzeczy pracują, jeśli chodzi o przygotowanie piłkarzy, jeśli chodzi o ich mentalne przygotowanie. A on uważał, że na przykład, dam przykład, prosty przykład. Poniedziałek, wtorek, środa, 20 minut siłowni przed treningiem, 20 minut po. Ja mówię, Adam, to tak nie pracuje. W Polsce to tak nie pracuje. Możesz grać, możesz to robić sobie w Anglii, możesz to robić tam, gdzie grają co trzy dni. U nas to nie ma szans tego, bo piłkarze nie są do tego przygotowani, raz. Po drugie, zajmuje mi to czas jako pod względem taktyki, że ten czas, no nie możesz mieć 3 godziny treningu. A po trzecie był moment, w którym chciałem go zwolnić. I to chciałem go zwolnić powiedzmy po 2 miesiącach, nawet niecałych 2 miesiącach. Chciałem go zwolnić i powinienem to zrobić. I uważam, że to był mój błąd, że w pewnym momencie nie postawiłem, powiedzmy, weto na to, co się działo, na to, co ja widziałem. Bo mówię,
widziałem wiele rzeczy. Oni, tak jak mówię, piłkarze czasami nie zauważają faktu tego, że przychodzisz do szatni i widzisz, co się zmieniło w piłkarzu. No jeżeli pracujemy przez jakiś okres czasu, przez 6-7 miesięcy i piłkarz przychodzi i żuje gumę, gdzie tego nie robił przez 7 miesięcy, to wiesz, że coś się poprzedniego dnia albo nocy stało, prawda? No nie jest jakaś przyczyna tego. Tak samo jest ten język ciała, który jest. No, piłkarz ci patrzy w oczy, nie patrzy ci, ucieka ze wzrokiem i tak dalej, i tak dalej. Więc są pewne rzeczy, które widzisz, które analizujesz i myślę, że tu był mój błąd, że nie postawiłem po prostu wszystko nie na jedną kartę, ale powinienem być bardziej stanowczy i konsekwentny w tym, żeby to, powiedzmy, ukrócić już od samego, na samym początku, a nie później już było za późno. Później pewne rzeczy się zdarzyły. Zresztą to, że zostałem dyrektorem, bo to do tego też trzeba wrócić, to była moja inicjatywa, bo po pierwsze nie chciałem już, byłem zmęczony tym, żeby z Adamem ciągle dyskutować na temat jego wizji. Mówię, w końcu mu powiedziałem, to jest twoja wizja bądź moja wizja. Chcesz? Proszę bardzo. Masz ambicje, żeby zostać pierwszym trenerem? Proszę bardzo. Okay? I taka była moja inicjatywa, bo mówię, od początku sezonu 2017-18 zaczęły się jakieś dziwne rozmowy, jeśli chodzi o moją osobę. Zaczęto mi sugerować, żebym został wiceprezesem klubu. Ja na to nie byłem przygotowany, w końcu sam zdecydowałem się pójść do prezesa i przedyskutować z nim sprawę. Jeżeli mam zostać w klubie, to mogę zostać tylko na posadzie dyrektora sportowego. Nie powinienem tego robić? Być może. No, każdy ma swój, powiedzmy, jakąś opcję czy honor. Chciałem skończyć kurs UEFA Pro, bo ten kurs się kończy w styczniu. I zdać egzaminy i patrzeć, co będzie w przyszłości. Bo mówię, to był mój błąd, że tak się stało. I tego drugi raz takiej samej rzeczy bym na pewno nie zrobił. Adam, śledzisz jego karierę. Adam Owen od tego momentu już nie poprowadził żadnego klubu w roli pierwszego trenera. Już to mu się nie zdarzyło od 2,5 roku. Jest wielu ludzi w tej chwili, którzy fajnie mówią, przynoszą ci konspekty, przynoszą ci prezentacje, przynoszą ci PDF-y, twarde dyski i tak dalej. No wszystko to ładnie wygląda na papierze, jeśli chodzi o ich przygotowanie merytoryczne, ale tak naprawdę w praktyce mnie to zajęło, tak jak mówię, no zajęło mi to tak naprawdę 4 miesiące do meczu z Legią zajęło mi przygotowanie tego zespołu do tego, co było później. Jeśli chodzi o samą grę, jeśli chodzi o przygotowanie mentalne, bo pamiętam, jak na początku w Turcji oni wszyscy przychodzili, trenerze, to nie będzie pracować. 3 z tyłu, no chance. 2 mecze dostaniemy w łeb, 3 i wracamy do 4 obrońców. I takie mentalność, przygotowanie ich do tego, tak samo i z kapitanem. Seba był kapitanem, Milos Krasić był kapitanem. Były dwie grupy. Pierwsza była, powiedzmy, ta polska, którą Seba kontrolował i druga, którą Milos kontrolował, grupa, powiedzmy, bałkańska. I ja powiedziałem bardzo prosto. Ty jesteś od tego, ty jesteś od tego. Jeżeli ktokolwiek z tej grupy wyłamie się z regulaminów, który macie, to wy będziecie za to odpowiedzialni. Poszła grupa trzecia, portugalska. Uważam, że też to nie było potrzebne, bo zespół funkcjonował. Wzięliśmy Rafała Wolskiego, zaczął na nowo odżywać. Był bardzo ważną częścią. Rafał uważam, że był super piłkarzem i na pewno wielokrotnie jeszcze się pokaże z dobrej strony. Także te grupy zaczęły się mieszać, ale były jeden cel nam przyświecał. Żeby Sławek zagrał na Mistrzostwach Europy, żeby Seba zagrał na Mistrzostwach Europy, żeby powiedziałem Miloszowi, będziesz grał dzisiaj na środku pomocy. To patrzył na mnie, mówi, mister, coach, jak? Ja mówię, jak? Wierzę w to. Mówię, chcę, żebyś dotykał piłki ile tylko możesz. Jak nie będziesz mógł, 45 minut, 60 minut, ja ci mówię, zrobię zmianę. Zrobiliśmy mu z Michałem Adamczewskim program, jeśli chodzi o jego przygotowanie motoryczne. Już był jednym z najlepszych w Polsce ofensywnych pomocników, jaki był. Nawet można porównać z Odzidzią. No był między, powiedzmy, zaraz po Odzidzi był którym jednym z tych najlepszych, powiedzmy, środkowych pomocników. Tak. I nie mówię, to
wiesz, Tomek, z Owenem jest to długa historia. Mówię, nie pracował, jest konsultantem, gdzieś konsultantem. Jest wielu trenerów, którzy przychodzą i uważają, że są alfą i omegą. Ja za takim się nie uważam i uważam, że też, że błędy popełniłem, które nie powinienem popełnić. Pytaj, mamy kolejnego słuchacza. Słuchaj, tak zmienię temat tak brutalnie. Ktoś mi tutaj podpowiada, Jarek mi podpowiada na czacie, że ponoć jesteś, dobrze znasz Rafała Rykowskiego, czyli pirata z Bydgoszczy, to prawda? Tego od programu, tak? Tak, tak. Bo on tak ładnie się witał. On robił taki bardzo ładny program, ja się też tak lubię witać. On podobno to sobie zastrzegł i nie wolno, a on się witał zawsze tak. Kogo witam, kogo goszczę na moim statku w Bydgoszczy, kto się do nas dodzwonił, halo? Byłem u Rafała kilka razy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Hej. Grając w TSV byłem w tym programie kilka razy. O proszę, to tego nie wiedziałem. No a teraz słuchamy, kto się do nas dodzwonił, halo? Dobry wieczór, Daniel z Monachium. Proszę bardzo. Cześć, Daniel. Mam pytanie, Piotrek, byłeś gwiazdą w TSV Monachium i mam pytanie, czy w tym czasie, kiedy byłeś gwiazdą w TSV Monachium, byłeś podobnie rozpoznawalny jak Robert Lewandowski teraz? Długo się zastanawiasz coś. Trochę inne czasy, Tomek. I teraz ostatnio nawet w tym podcaście z Monachium kilka dni temu mówiłem o tym, o trenerze Lorancie, jeśli chodzi o zainteresowanie moją osobą w tym czasie. Był moment, w którym naprawdę byłem wszędzie, jeśli chodzi o Bildzeitung. Oni wchodzili wszędzie. Mam takie, no nie wiem, czy mogę podzielić się ekranem, może znajdę gdzieś to zdjęcie. Może później. Oni praktycznie było na naszym treningu, było 7 kamer telewizyjnych. Wszystkie te gazety, 1500 osób na treningu. To było, nie wiesz, no teraz to się nie pokazuje się tego, bo tych materiałów nie ma. Ale był moment, że w pewnym momencie byłem wszędzie. W każdej gazecie, w każdym radiu, w każdej telewizji, w CDF-ie, w ARD, w Sadran, wszędzie. I doszło do momentu bardzo śmiesznego, że każdy z nas, jak wiesz, w Bundeslidze wtedy miał każdy swoją piłkę podpisaną numerem. Buty musiałeś sobie sam czyścić, tak? Po każdym treningu musiały być wyczyszczone. Trener Laurent był, powiedzmy, pod tym względem był niesamowicie konsekwentny. I piłka musiała być dopompowana 1,2 PSI, czyli ten atmosfery. Atmosfery, tak. Mhm. Tak. I w pewnym momencie, tak jak mówię, mnie było wszędzie widać i miałem z tym dużo problemów. Zresztą się przeprowadziliśmy między innymi z tego, jak ja przyjechałem do Monachium. Mieszkaliśmy na Sendlingu, blisko Stadionu Olimpijskiego. I po niecałe pół roku, musiałem się przeprowadzić. Przeprowadziliśmy się do Grunwaldu, gdzie mieszkała większość piłkarzy Bayernu. Nie z ogrodem, ale z bramą, z tymi wszystkimi security i tak dalej, no bo nie mogliśmy sobie dać rady, ja sobie nie mogłem dać rady z tym podpisywaniem tych autografów. Ale wracając do sprawy, także było mnie wszędzie widać i mieliśmy trening strzelecki, w środę zawsze był trening strzelecki i trener Laurent mnie poprosił o piłkę. Mówi, Peter, daj mi piłkę. No ja mu dałem tą piłkę, on tą wziął piłkę, dwoma palcami nacisnął ją. I mówi do mnie, odrzucił mi tą piłkę i mówi, płacisz 100 marek, bo piłka jest niedopompowana. I to musiałeś zapłacić zaraz po treningu, nie musiałeś na drugi dzień już było 200. I tak dalej, i tak dalej. Tomasz, przez 3 tygodnie zapłaciłem 3000 marek. Co trening zabrał moją piłkę i dwoma palcami mówi, ta piłka nie jest albo przepompowana, albo niedopompowana. 3000 marek. I pewnego dnia ja przyjechałem po tych już tym ostatnim razie, poszedłem do tego naszego magazyniera, który się opiekował i piłkami, zawsze sprawdzał. Ja mu płaciłem, tam kilkaset marek mu płaciłem. Nie to, żeby mi buty czyścił, sam sobie buty czyściłem, bo to uważałem za poniżające, żeby mi ktoś buty czyścił. Ale zawsze go prosiłem, mówię, Hugo, proszę cię, żebyś mi sprawdził piłkę przed treningiem i po treningu, bo mówię, ja czasami mogę zapomnieć, nie? No i po tych 3000 marek poszedłem do niego, mówię, Hugo, no daj, co ty robisz?
Mówię, to on codziennie mi każe mi płacić 100 marek. Mówi Peter, mówi, przysięgam ci na moje dzieci, na wszystko. Codziennie masz piłkę napompowaną. Przed treningiem i po treningu, zobacz. No i wziął piłkę, włożył. Ja patrzę, on tam nawet się nie rusza. 1,2, tak jakby, wiesz. Do domu i się zacząłem zastanawiać. Mówię, kurczę, mówię, co ten Werner wymyśli? Co on ma w głowie, nie? O co mu chodzi? No i tak zacząłem sobie analizować i w końcu doszedłem. Dlaczego? No i więc przyjechałem rano na trening. Zawsze piliśmy rano kawę, mieliśmy cygarety razem i tam zaczęliśmy gadać. No i on tak siedzi przy kawce, tam był espresso. I ja mówię do niego, trenerze, wie pan co? Chyba przyszedł czas, mówię, ja muszę... Jestem za dużo w prasie, w telewizji, mówię, mi to przeszkadza. Mówię, to jest frustrujące, ja muszę się zająć piłką, żeby coraz lepiej grać. A on tak patrzy na mnie i ja mówię, czy trener nie by był czasem by był tak uprzejmy, żeby przejąć te obowiązki ode mnie, żeby nie musiał rozmawiać z dziennikarzami, żeby nie musiał rozmawiać z telewizją, żeby mnie tam... Peter, nie ma sprawy. Od tego momentu nie zapłaciłem jednej marki. Jednej marki nie zapłaciłem. Także... Wiesz, porównanie to nie było Twitterów, nie było tego, powiedzmy, tych rzeczy, ale tak jak mówię, no było tych kamer, TV, jasne, że tak jak mówię, nie wchodziłem do restauracji. Jeśli chodziłem do restauracji, to ta większość była zamykana. Nawet na lunch zamykali restauracje Włosi w Grunwaldzie, żebym mógł zjeść z piłkarzami niektórymi z Bayernu, którzy również tam przychodzili. Mówię, party było zamykane, wszystkie, bo to pierwszej nie wolno było już zrobić żadnych tam imprez. To te wszystkie rzeczy, które się działy, były po godzinie pierwszej w nocy. Wszystko pozamykane, zaciemnione, jak za czasów II wojny światowej. Słuchaj, a jak było z paleniem papierosów wtedy? Bo już tutaj wspomniałeś, że z trenerem Lorantem paliliście sobie papieroska przed treningiem. Napisał do mnie... Okej, no ale słuchaj, napisał do mnie mój człowiek ze Stanów Zjednoczonych i powiedział, pół żartem, ale pewnie trochę pół serio, że dzierżysz ciągle niepobity rekord ligi MLS pod względem wypalonych papierosów pod prysznicem i w szatni. Czy to prawda? Zdecydowanie tak. Wygraliśmy finał US Open Cup w 2000 roku. Chicago Fire na stadionie Soldier Field przeciwko Miami Fusion i przyjechał właściciel klubu, pan Filip Anschutz ze swoją żoną i z rodziną przyjechali na ten mecz, zresztą byli na każdym finale, później jak nawet byłem trenerem w DC United, to również był na tym finale, był właścicielem tego i Bob chciał... Filansus chciał nam pogratulować i niepostrzeżenie akurat Bob chciał go zaprowadzić pod prysznic. To był siedział Krzysztof Stoiczkow, ja, Lubosz Kubik. Tam było nas kilku, tam było sześciu, siedmiu chłopaków, którzy... Było tak Tomasz najarane, że nie było wiadomo, czy to jest para, czy... No wiesz, my powiedzieliśmy, że to jest para, gorący prysznic. Panie prezesie, przecież to jest gorący prysznic, ale nie, ja myślę, że z wiekiem mi to przeszło, że taki miałem, powiedzmy, mnie to nie przeszkadzało, bo większość ludzi mówi, no jak to jest, no grałeś, biegałeś tego, doping, kontrolę, oni wszyscy uważali, że to jest niesamowite, że ja mogę przebiec w meczu tyle kilometrów, nie będąc pod wpływem czegoś i mówię, ja przestałem pić piwo dlatego. Bo jeszcze w Szwajcarii jak grałem, to jeszcze trochę tego piwa, powiedzmy, zawsze po meczach jedno, dwa piwa wypiłem, czy tam w tygodniu zawsze też. A w Niemczech przyjechałem do Niemiec i co tydzień, co dwa tygodnie miałem kontrolę, doping kontrolę po meczu. I oni, Nowak, do doping kontrolę. Ja miałem taką rutynę, że wiesz, szedłem do toalety przed rozgrzewką, po rozgrzewce i w przerwie. Także jak już, wiesz, a wtedy się nie było czasu, żeby pić, żeby podlatywać gdzieś do ławki i tam łapać te bidony. Nigdy nie było poukładanych wokół murawy, nie było nigdy bidonów tych do picia. Więc wiesz, po meczach nie miałem z czego. Zrobiłem tyle, a trzeba było tyle. I oni mówią, no to więcej. Ja mówię, ja nie mogę. No to piwo. To tym piwem w pewnym momencie już wymiotowałem, już mi aż niedobrze było. I siedziałem w tych doping kontrolę po 3-4 godziny. Przyjeżdżałem do domu nawalony,
Ona mówi do mnie, gdzie byłeś? Ja mówię, doping kontrolę miałem. Ona mówi, right, na pewno miałeś doping kontrolę. Także no, od tego momentu nie jestem ani fanatykiem, ani mówię tym. Alkohol, zresztą to obojętnie co, ten nawet twardy alkohol nie już został odrzucony przez... Tak. Piwo się źle kojarzy już w tym momencie. Piwo ci się kojarzy jedynie z kontrolami antydopingowymi. 22, 219, 50, 31. Dzisiaj jesteśmy w dobrym składzie z trenerem Piotrem Nowakiem prosto ze Stanów Zjednoczonych. U Piotrka godzina 16.24, u nas 22.24. Jeszcze przez nieco ponad pół godziny z nami. Kto jest z nami? Halo, kto się do nas dodzwonił? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bartek z Torunia. Bardzo przyjemnie to się pana trenera słucha. Ja chciałem pozdrowić bardzo serdecznie. Również, dziękuję bardzo. Na początku chciałem się w ogóle zapytać o początki pana w Lechii, bo ja pamiętam obóz przygotowawczy, gdzie wszystkie mecze praktycznie z tego co pamiętam były bardzo wysoko przegrane. Próbował pan zmienić system. I tak naprawdę nikt nie wiedział, co z tą Lechią będzie i zaczyna się nowa runda i tutaj Lechia zaczyna naprawdę bardzo fajnie grać w piłkę i ja zauważyłem, naprawdę przyjemnie się oglądało tą Lechię, tak jak pan mówił, że było po 30 strzałów, posiadanie piłki ponad 60%, odbiór był na połowie przeciwnika, no naprawdę, jeżeli dochodziło do jakiejś kontry, to Lechia od razu w ogóle stopowała tę akcję, naprawdę to fajnie wyglądało. Druga sprawa, jeśli chodzi o Milosza Krasicza, bo ten piłkarz był kompletnie schowany, a pan tak na dobrą sprawę go wyciągnął i to był gościu, który on w tym momencie przy Wadisie, tak na dobrą sprawę, on był jednym z najlepszych piłkarzy w całej lidze. To w ogóle nikt o tym by nie pomyślał. Także naprawdę bardzo fajnie się patrzyło na tą Lechię i nagle coś się popsuło. Nagle zaczęła być jakaś asekuracja. Nie wiem, czy znowu dochodziło do jakiejś zmiany systemu na bardziej grę defensywną, bo pan, tak jak pan wcześniej wspominał, że trzeba było wszystkich połączyć i Sławczewa, i Borysiuka. Czy to było po prostu konieczne? I chciałbym się dowiedzieć, jak to do końca było i co miało wpływ, że nagle Legia zaczęła z tej Lechii atakującej, ofensywnej, właśnie przyjemnej dla oka, zaczęła grać bardziej asekuracyjnie. To takie moje pierwsze pytanie. A drugie moje pytanie to jeszcze raz podkreślę, że uważam naprawdę pana za bardzo dobrego trenera. A że jestem kibicem Legii, to chciałem się jeszcze zapytać, czy były jakieś propozycje. Wiem, że były i czy z chęcią by pan kiedyś tą drużynę poprowadził? Zacznę od Legii. Były propozycje, które były przedstawione zarządowi Legii. Trzy bodajże. W moim czasie, gdy byłem trenerem, dwie bądź trzy. Po odejściu Staszka Czerczesowa i po odejściu pana Hasiego, tak mi się wydaje. Tak, bo chyba wzięty był Orlando Sa w twoje wtedy na tę funkcję, na tę pozycję. Mówisz Ricardo, nie? Później był Ricardo. Ricardo, tak, Sapinto, mówię Orlando Sa, Ricardo Sapinto, oczywiście, Ricardo przepraszam. Sapinto był wcześniej, później Jacek Bagiera i był Besnik Hasi, także tak. Te trzy były powiedzmy, które no, byłem bardzo blisko, no ale mówię pewne rzeczy, mówić z polityką czasami. Mówię, ja się nie lubię klepać po plecach, lubię być konkretnym w tych rzeczach. Było to w miarę, powiedzmy, nawet niektóre SMS-y, które dostawałem od moich byłych piłkarzy, którzy grali w Legii, byli przekonani, że ten klub obejmę, ale tak się nie stało. Jeśli chodzi o Lechię, tak jak wspominałem, te początki były bardzo trudne. Uwierzyć ludziom, którzy siedzą na ławce, którzy mieli już doświadczenia z innymi trenerami i którzy ich nie widzieli w składzie, są bardzo trudne. Przekonać ich do tego, żeby grali w piłkę, żeby grali w piłkę na miarę swoich możliwości. Ja mówię, z Miloszem był o tyle to było łatwe, że przekonać go do tego, że jest jeszcze o co walczyć, jest jeszcze o co... Milosz mógł skończyć karierę już wtedy, w 2015-16 roku, jeśli chodzi o jego pozycję finansową, jeśli chodzi o to, gdzie był, co zdobył i gdzie grał.
Ja go przekonałem do tego, mówiłem mu zawsze, to była przyjemność pracy z nim, bo każdy trening, który Miloš miał, on był, jak to powiedzieć, Tomasz, sore loser. Nie potrafił, nie, nienawidził przegrywać. Nienawidził, ktoś jak mógł piłkę odebrał, to od razu robił nożyczki. I nie lubił tego, że nie lubi przegrywać. Ja uwielbiam takich piłkarzy, którzy mimo, że coś osiągnęli, no sam wiem, sam byłem taki, którzy wiele osiągnęli, w dalszym ciągu chcą zaistnieć. Bo ten poziom, na który wejdziesz, najgorsze jest to, że upadniesz, że pójdziesz w dół. No chcesz się utrzymać na tym, powiedzmy, poziomie, czy iść troszkę, ale żeby te wahania były jak najmniejsze. Ja go przekonałem do tego, że jest o co grać. Miloš dostał nowy kontrakt, następny 2- czy 3-letni dostał nowy kontrakt. Powiedział, mister, dałeś mi nowe życie. A ja mówię, nie, Miloš, ty mi dałeś coś, co jako trener jest dużo bardzo wartościowe. Pan jeden, który wcześniej z nami rozmawiał, mówił o Wanie Milinkowicz-Savić. Miałem dwóch bramkarzy, Budziłka i nie pamiętam, Maric chyba, czy ktoś taki. I Wania przyszedł, wyobraź sobie, Tomek przyszedł na jeden trening. Ja widziałem, jaki on ma potencjał. Z Andrzejem wiele rozmawiałem, Andrzej mi zresztą wiele pomógł. Ale Wania miał kompletnie inne myślenie. On przyszedł w pewnym momencie na trening, bramkarz, zapomniał rękawic. Bez rękawic na trening. Rozwiązane buty i bez rękawic. To jakby miał 10 lat. I powiedz mi jako trener, co byś z nim zrobił? No ja wysłać do rezerw. No ja dlatego w pewnym momencie też nawet zrezygnowałem z drużyny rezerw, żeby nie mieć takich problemów. I to był jednym, powiedzmy, z czynników nie tylko finansowych, ale to również wpływało na to. I Wania był też takim przykładem. Ja usiadłem z nim jak jego ojciec. I mówię, Wania, nie jestem dzisiaj teraz twoim trenerem. Jestem facetem, który patrzy na to z boku, jako który chce ci pomóc. Ty sobie nawet nie zdajesz sprawy, jaki dobry możesz być. Jaki możesz być bramkarzem. Mówię, popracujmy 2-3 tygodnie, tylko musisz zrobić to, co ja ci powiem. Co ci Andrzej da jako zadania w treningu i musisz być lepszy od tych, którzy są, a ja wiem, że jesteś lepszy. Zajęło nam to, z Andrzejem zajęło nam to 3-4 tygodnie. Wania zaczął bronić. W pierwszym meczu wyszedł, bodajże, nie wiem, nie pamiętam, na Legii. I od tego momentu zaczął wszystkie mecze bronić. Z Miloszem była przyjemność pracować. Jasne, że byli niektórzy piłkarze, którzy mieli predyspozycję, żeby powiedzmy być jak Miloš, żeby zauważyć to, że ja jestem, że jestem po to, żeby im pomóc. I to w pewnym momencie też było jednym z tych czynników, że uważałem też, że jeżeli mnie mogę pomóc, to dlaczego mam tu być? Najlepiej jest, jeśli ktoś to nowy zobaczy, ktoś to nowy weźmie, żeby być może ja się mylę w tym, w mojej ocenie. I tak jak mówię, to było wiele było przyjemności pracowania z Miloszem, wiele radości z nim. Uważałem, że to było, dał mi też nowe życie jako, powiedzmy, trener, bo mówię, z nimi obcować, być z nimi w co tygodniu, czy codziennie być na treningu, była to czysta przyjemność. Piotrek, zanim odbiorę kolejny telefon, gdybyś miał zmienić u siebie, jako u człowieka, jako u trenera, jedną cechę właśnie charakteru, to co by to było, a jakiej jednej cechy absolutnie nie powinieneś u siebie zmieniać? Zapytam tak, co ci przeszkadza w tym, że jednak no od 2 lat pozostajesz bez pracy w zawodzie, na którym myślę ci zależy. No, fajnie jest być FIFA, nie FIFA i tak dalej. No, ja myślę, że tu mówię 2 lata, jasne, że to jest długi czas. Myślę, że nie, że tak jak mówię, Tomasz, to no musisz pewne rzeczy poświęcić też rodzinie. No nie może być, wiesz, jak ja wyjeżdżałem do Polski, moja córka miała 13 lat. Ja rozumiem, ale poczekaj, pozwól, że wrócę do pytania. Pozwól, że wrócę do pytania, bo bardzo mi na tym zależy, żeby usłyszeć. Czy jest jakaś jedna cecha charakteru, którą uważasz, że może powinieneś zmienić, no ale już starych drzew się nie przesadza, no bo umówmy się. Nie, zgadzam się, że pewne rzeczy być może nie byłem konsekwentny w pewnych rzeczach. I to z pewnych,
nie na zasadzie takiej, że trzymasz się stołka, wiesz, przyklejony do stołka jesteś i no, idziesz na kompromisy, które nie powinny być. Ja uważam, że czasami nie jestem zbyt dyplomatyczny. Mhm. Nie, wiesz, jestem facetem, który ma przeświadczenie o tym, że to, co robię, robię dobrze, bo uważam, że te rzeczy, które robiłem, tak jak mówię o reprezentacji, czy Stanów Zjednoczonych, czy olimpijskiej, no Chicago Fire, okej, zespół był taki, ale mieliśmy lepszych piłkarzy. No dobrze, co, czy awansowaliście do playoffów? No nie, no przez ile lat? No 5. DC United w tej chwili 7 lat. Odszedłem, jak odszedłem. To był ten pierwszy rok, który jeszcze ten zespół istniał, ten, który zostawiłem. Później przez 7 lat nie zrobili playoffów. No jest jakaś przyczyna, Tomasz. Ja sobie też zdaję sprawę, że ja jestem bardzo wymagający, jeśli chodzi o podejście piłkarzy, bo tak jak mówię, 3-5-2, wszyscy uważali, 3-5-2 jest łatwy do prowadzenia. Nie, 3-5-2 jest filozofią, jest stylem życia. Bo jeżeli 3-5-2, bo nawet Sławek Peszko mi ostatnio powiedział też, że oni wszyscy praktycznie byli sceptyczni co do tego, że te 3-5-2 nie będzie u nas pracować. Nikt tego nie grał. Trenerze stawowy chciał grać, Podoliński chciał grać, wszyscy dostali w łeb, zostali zwolnieni. Okay? Nie ma szans, żebyśmy grali 3-5-2. I to mi wszyscy powtarzali. Ja konsekwentnie to starałem się robić. Nie na zasadzie takiej, że pewne rzeczy, fragmenty. Ja pracuję jako, tak jak powiedzmy, bardziej jako południowoamerykański, bo ja tu wiele byłem w Argentynie, wiele razy i uważam, że piłkarze argentyńscy, jeśli chodzi o cały globalny, powiedzmy, futbol, są najszybciej się adoptują w każdej lidze. I to jest jakaś przyczyna tego, że oni w każdej lidze są, bo Brazylijczycy są, nigdy nie wiesz, co może się zdarzyć. Argentyńczycy są pod tym względem bardzo konsekwentni, dlaczego, że są przygotowani do tego. I ja byłem tam, oglądałem ich, później jeszcze jak byłem w reprezentacji, to wiele jeździłem do tego i uważałem, że ten model jest najbardziej podatny na to, żeby to wprowadzić w Lechii Gdańsk. Z Riquelme, bo oni mieli wtedy tych Aymar, Riquelme, mieli kilku tych playmakerów, którzy... Tak, Ortega. Mieli dużo tych, powiedzmy, takich tych playmakerów, którzy i oni to, powiedzmy, ten system wdrożyli. Ja to nie skopiowałem, ale wziąłem dużo rzeczy, które mi były potrzebne. I uważałem, że to w Lechii będzie pasowało. I Sławek Peszko po meczu z Legią i z Kubą Wawrzyniakiem się oni siedzieli w jacuzzi tam na stadionie w Lechii, w Gdańsku. Ja wszedłem tam do nich, mówię, no i co, pracuję? A do mnie tak, Sławek mówi do mnie tak, trenerze, wie pan co, tak szczerze, nie wiedzieliśmy, że to tak będzie pracować, ale dzisiaj mogę panu jedno powiedzieć. Mówi, obudziłby pan nas o 2 bądź 3 w nocy i każdy by wiedział, co robi. Nie na zasadzie, że to 3-5-2. My zmienialiśmy system, były 4 systemy, które graliśmy w ciągu meczów. Tylko to było powtarzane, to było przerabiane, to były 2 tablice na treningu, na boisku. Każdy ruch był, dlaczego tak, a dlaczego tak, a dlaczego tak. Kiedyś zrobiłem taki trening, to też śmiesznie było, bo mówię do nich, że będzie dzisiaj trening taktyczny. A gramy, stawiłem 3 bramki i jedną, no i gramy ten gra, zwykła gra, normalna gra, bez żadnych 3 bramki, i 1 bramka. No i przychodzi jeden z nich i mówi do mnie, trenerze, po 20 minutach, trenerze, a gdzie tu taktyka? A ja mówię, jak? No to zobacz. Jak tu masz 3 bramki do strzelenia, a tu masz 1, tak? Na którą atakujesz? No na te 3. No to jeżeli ci zamkną 1 bramkę, to masz następne 2. Tak? Do tyłu, do boku, do... Okej, okay. No tak, no to rzeczywiście. Później graliśmy na 4 bramki. I każdy sobie zadaje pytanie, trenerze, a po co to robimy? Ja mówię, to ty mi powiedz. Ja wiem, ale ty mi powiedz. No każdy musi mieć, wiesz, Tomasz, zrozumienie futbolu. No ja mówię, ten pan mówił, a głupio stać, lepiej głupio stać niż dużo biegać. No niestety pan Laurent wyznawał taką zasadę, że jak ja przyszedłem do zespołu, on powiedział tak. Wy jesteście po to tutaj, że ktoś was nie chciał. To było bardzo mądre z jego strony. Ktoś was nie chciał, bo dlatego przyszliście tutaj. I może
jesteście takimi sobie piłkarzami, ale ja moje motto jest takie, że jeżeli będziemy biegać dwa bądź trzy razy więcej na treningu i na meczu, i w meczu od drugiego zespołu, to mamy szansę zremisować. To było jego motto. 3 miesiące mi zajęło na to, żeby go przekonać, że mamy grać w piłkę. I on mówi do mnie, ale jak będziemy grać w piłkę? Ja mówię, trenerze, gramy 3-5-2. Więc tak, mamy dwóch defensywnych pomocników, zagramy od bramkarza, zagramy tu, zagramy tak. On mówi, poczekaj, nie, to ja pomyślę nad tym, dam ci znać. No i tak parę dni to minęło i woła mnie na górę i mówi, słuchaj, wymyśliłem. Bramka zagrywa do libero, ten zagrywa albo do jednego z tych bocznych z trójki. Nie? Ten jeden z tych trójki ma znaleźć tego jednego z tych defensywnych pomocników, a później oni mają cię znaleźć. I zanim oni się znajdą, spojrzysz na ławkę. Ja mówię, no i wtedy, jak ja pokażę jeden, to zagrasz w lewo, jak pokażę dwa, to zagrasz w prawo. Mówię, okej. Okay. I co dalej? Rzutka, Olaf ma 2 metry wzrostu, głowa i wszyscy do tyłu. Tomasz, zagraliśmy od tego momentu, trenowaliśmy to, Tomek Hajto był na przyjechał raz na tydzień czasu z nami spędził, to po tygodniu był wykończony. My to graliśmy przez do końca Bundesligi i zostaliśmy Bundesliderem. System na 1-2. Bardzo dobra ale historia. Masz to sprawdzone, masz to wyrobione. I czasami, wiesz, te gry, które my robiliśmy, nawet te, powiedzmy, pressing, bo tam ten pan mówił o pressingu, to nie było tak, że pstrykniesz palcami i nagle to zaczyna funkcjonować. Ja uważałem, że to musi być wytrenowane na tej zasadzie, że jak oni przyjdą na trening, no bo trening ma jakiś cel w tym, żeby to zrobić. Denerwowałem się, irytowało mnie na zasadzie takiej, że my robiliśmy pewne ćwiczenia w poniedziałek, wtorek i później te ćwiczenia już nie były powtarzane czwartek, piątek, tylko były w następnym tygodniu w poniedziałek, wtorek czy bądź środa robione, bądź czwartek powiedzmy. Minęło tydzień, maksimum 10 dni. I przychodziłem na trening i zrobiłem to samo ćwiczenie. Jedno, powiedzmy, trochę wyżej stopień myślenia, szybkiego myślenia, troszkę inne, ale to samo to było. Powiedzmy, jak to powiedzieć, to była prolongata tego, co robiliśmy tydzień wcześniej. I ja patrzę na nich, a oni tak jakby pierwszy raz to w życiu robili. I teraz się zastanawiasz, dlaczego tak jest i dopiero musisz na nowo. Tablica, mazak, tu. I tak jak mówię, jest to u nas, to powinno być u nas zaszczepione, u nas tego nie ma. U nas wszyscy pracują, powiedzmy, tydzień na tydzień, każdy się zastanawia, jak to będzie wyglądać, a jak mówię, my pracowaliśmy zupełnie inaczej. Wszyscy mają się dostosować, jak my gramy, a my nie do nich. Piotrek, odbierzemy następny telefon, 22 219 50 31, bo czuję, że ten słuchacz już mu się, ten telefon pewnie przykleił do ucha. Jesteś z nami, halo? Dobry wieczór, Konrad ze Szczecina. Cześć Konrad, słuchamy ciebie. No faktycznie, już nagrzał się ten telefon, ale tak, pierwsze to do trenera szacunek, bo pamiętam z lat 90. generalnie na tej piłce się wychowałem, Juventus, Roberto Baggio, potem Del Piero i tak dalej, i tak dalej. To mam dwa pytania takie. Generalnie o Lechię nie będę pytał, chociaż jestem z województwa pomorskiego, pochodzę, ale mam tak, duży szacunek dla tutaj trenera i pytanie, czy trener ma zamiar kiedykolwiek jeszcze wrócić do Ekstraklasy? To jest pierwsze pytanie, a drugie takie, że zna środowisko tutaj Bundesligi niemieckie. Co sądzi o trenerze Kosta Runajiću, bo u nas my go bardzo lubimy i generalnie robi fajne wyniki, ale w Szczecinie jest takie utarte, nawet nie powiedzenie, tylko jak wchodzimy do ósemki, to generalnie plażin, wakacje i czy zarząd, piłkarze mają wpływ na trenerów, że potem pomimo tutaj wysiłków i zdobywanych punktów w rundzie zasadniczej nagle gdzieś to się rozmywa. Dziękujemy bardzo. Szczecin do nas zadzwonił, o Kostę Runajiću pyta. Ja uważam, że jest bardzo dobrym szkoleniowcem. Kosta miał okres w Monachium, który no, był dziwny, bo Kosta przyszedł do 1860 Monachium, był kilka miesięcy. I nie wiem, czy to były wygórowane ambicje działaczy z Monachium, po kilku miesiącach został zwolniony.
Uważam, że to bardzo dobry ruch i to zresztą widać po wynikach. I to jest konsekwencja tego, to mówię, ten zespół, każdy zespół, który gra w piłkę, się obroni. Costa to bardzo fajnie poukładał. Ten zespół zaczął grać w piłkę, zaczął tak jak Piast Gliwice, był jednym chyba, którzy naprawdę podobali mi się, jeśli chodzi o piłkarskie umiejętności, bo to mówię, każdego meczu nie wygrasz, ale jeśli chodzi o koncepcję, jeśli chodzi o ten powiedzmy smak piłkarski, to jest to jeden z lepszych fachowców. Takim samym był Bielica. Ja z Bielicą, mimo że tak jak mówię, nie mieliśmy żadnych takich osobistych kontaktów, ale musiałem się nagłowić, żeby znaleźć jego sposób myślenia, jak on myśli jako trener. I miałem wiele problemów przed meczami z Lechem, żeby powiedzmy wygrać ten mecz. Wygraliśmy jeden, gdzie uważałem, że tutaj popełnił Nenad błąd w Gdańsku, bo graliśmy bardzo dobrze. Oni grali bardzo dobrze, przez 60-70 minut praktycznie nie, mimo że tam był remis, się utrzymywał po pierwszej połowie, mieliśmy wiele problemów. Myślę, że wtedy popełnił błąd, bo wpuścił dwóch środkowych pomocników, zdjął skrzydłowych, którzy mu napędzali tę grę przez 70 minut, a ja zrobiłem odwrotny ruch, wpuściłem dwóch skrzydłowych nowych i jednego Michała Hrabka, który strzelił bramkę, która dała nam zwycięstwo. Także, ale musiałem się nagłowić wielu takich trenerów było, nad którymi powiedzmy się zastanawiać, jaki mają sposób myślenia, jak zagrają dzisiaj. No, zagrać z tyłu i się bronić, to każdy potrafi. Uważam, że mówię, to też przekazałem do chłopaków, nawet jak z moimi piłkarzami rozmawiałem do Wlechi, że nie możemy się tylko bronić, czy nawet rozmawiając z Wernerem Laurentem w Monachium. Bo jeżeli się będziemy bronić i oni nam strzelą bramkę, to wtedy? No nie mamy żadnej alternatywy, nie mamy planu A, nie mamy planu B, ani C. No dobrze, i było jeszcze pytanie o Ekstraklasę, to ja cię nie zapytam o to, czy chcesz pracować w Ekstraklasie, tylko cię zapytam inaczej. Czy sądzisz, że taka propozycja z Ekstraklasy jeszcze do ciebie przyjdzie? Tomasz, nie mamy ani ty, ani ja, ani pan, który do nas dzwoni, nie mamy żadnej kryształowej kuli, żeby wymyśleć, co będzie w naszym życiu, co się zdarzy. No tak jak mówię, na dzisiaj sytuacja jest taka, jaka jest z koronawirusem. No, na razie chyba nikt nie podróżuje, powiedzmy, na tyle, żeby coś takiego mogło się zdarzyć. Rzeczywiście jest to, tak jak mówię, ten czas w Polsce, który miałem, byłem zachwycony tym, jak jest podejście ludzi, kibiców, stadiony i gra, i zespół, który masz, który wychowałeś, który ci daje dużo, dużo satysfakcji. Myślę, że to na pewno jest opcja, którą warto rozważyć, jeżeli taka się pojawi. Czy to u ciebie ten Brytan tak szczeka? Słychać jakiś tak, poważny, tak. Poważnych rozmiarów pies, zdaje się. Taki. Tak, dwa. Wręcz nawet dwa, dobrze. Stęskniły się za mną, bo są na zewnątrz, dlatego się stęskniły. No słuchaj, jeszcze 15 minut i cię puszczam, ale jeszcze odbierzemy, myślę, z dwa albo trzy telefony. No. I mamy kolejnego słuchacza na linii, z tego co wiem, to słuchamy. Kto jest z nami? Witam, Bartek z Wrocławia dzwoni. Cześć, hej. Ja tutaj najpierw do pana trenera Laurkę chciałbym wystawić kapitalna druga połowa lat 90., kiedy wszyscy czekali, aż pan Jens Wontora na sacie zapowie skrót meczu TSV. Przecież on ma Monachium i po prostu wszyscy chcieli przed telewizorem oglądać skróty. Także piękne czasy i super, dzięki wielkie za to. Natomiast pytanie mam odnośnie reprezentacji Polski. Czy pan trener ma jeszcze w planach może wystartować jako kandydat i poprowadzić tą reprezentację w końcu? I jakie zmiany personalne ewentualnie w odniesieniu do teraźniejszej reprezentacji, jakieś wybory, które mniej się podobają lub bardziej się podobają? Fajnie byłoby usłyszeć. Dziękuję ci bardzo. Jeśli chodzi o reprezentację, ja powiem w ten sposób. Zastanawiam się, Tomasz, czasami też nad tymi, nie nad wyborami selekcjonera, czy powiedzmy tych wcześniejszych selekcjonerów. Zastanawiam się tylko nad, jeżeli mamy takie luźne, mogę
jeśli pozwolisz. Musisz, proszę. Jeżeli mamy trzech najlepszych napastników, jednych z trzech najlepszych napastników na świecie, jeśli nie najlepszych, Milika Lewandowskiego i Krzysio Piątka, to ja się takie mówię rozmowy kuluarowe. Zastanawiam się, dlaczego nie możemy grać trójką napastników. To ja cię od razu zapytam. Piotrek, a gdybyśmy mieli pięciu najlepszych napastników na świecie, to powinniśmy grać pięcioma napastnikami? Ja się wytłumaczę na prostej zasadzie. I to przerabiałem. To mieliśmy super w Polski Związek Piłki Nożnej w Białej Podlaskiej zorganizował przyjazd pana Zaccheroni. Tak? Przyjechał. Tak. Marek Koźmiński przyjechał jako tłumacz i mieliśmy z nim, powiedzmy, wykłady. Jeden z topowych trenerów i topowy wykład. No i mieliśmy teoretyczne rzeczy, które są, powiedzmy, jeśli chodzi o włoski futbol, są na topowym poziomie, jeśli chodzi o przekaz tego, jak to wygląda. I on wtedy w czasie tego naszego wykładu i prezentacji, powiedzmy, tej praktycznej, mówi, że on miał Batistuta, ktoś tam jeszcze trzech ich miał. I mówi, on im kazał, nie kazał im się wracać na swoją połowę w ogóle. No. Tak grał. Oni nie wiem, czy zdobyli mistrzostwo Włoch wtedy, czy nie, ale on tak sobie to wymyślił. Ja przyjechałem do domu i zacząłem sobie tak wymyślić. I mówię, to zrobię, to przeanalizuję, jak to zrobić i spróbuję to wdrożyć w treningu. I miałem taką koncepcję, żeby zagrać na trzech napastników. No i zastanawiałem się i zrobiłem taki praktyczny, powiedzmy, test tego. Jeżeli masz trzech napastników, którym się nie każesz im się wracać w ogóle, jeżeli masz trzech topowych napastników na świecie i masz siedmiu, co zostaje z tyłu, tak? Siedmiu, tak? Czyli jeżeli masz trójkę najlepszych napastników na świecie, no to ilu zostanie z tą trójką? Zostanie obrońców? Prawdopodobnie czterech. No bo trzech na trzech ich nie zostawisz, tak? No to czterech. Prawdopodobnie jeszcze jako asekurant będzie defensywny pomocnik, czyli zostaje ich pięciu. To im zrobiłem grę na Lechii, zrobiłem im grę pięciu na siedmiu. I teraz wytłumacz mi, daj mi odpowiedź mi na pytanie, ile na 10 razy, jeżeli grasz na połowie boiska, pięciu na siedmiu obrońców, ile bramek strzelisz? No pewnie niewiele. Pewnie niewiele. Ja myślę, że żadne. Mhm. Ale wiesz co, twoją teorię można również obalić, bo kiedyś, jeśli dobrze pamiętam, a pamiętam, Diego Maradona na Mistrzostwach Świata też postanowił w składzie reprezentacji Argentyny, poszedł już za daleko, bo wystawił w zasadzie wszystkich ofensywnych zawodników, jakich zabrał na Mistrzostwa Świata. Wyszedł na Niemców i biedny Mascherano miał do pokrycia po prostu całe pastwisko, bo nikt nie wracał z tych ofensywnych graczy. I wiesz, i dostali... Zobacz. Jeżeli patrzysz na mecze Liverpoolu, jeżeli patrzysz na Klopa, Borussia Dortmund Klopa, jeżeli patrzysz na Guardiolę, powiedzmy Bayern Monachium Guardioli, to zauważ, że tendencja jest taka w tej chwili, że pięciu wychodzi do wysokiego pressingu. Pięciu. Prawda? Tak jak było w Dortmundzie za Klopa, tak i teraz jest. W Liverpoolu tak samo i za Guardioli. Pięciu ich wychodzi. Czyli pięciu zostaje. Dostaje czterech obrońców plus jeden defensywny pomocnik. My to robiliśmy w Lechii na porządku dziennym. Dlatego wzięliśmy Ariela Borysiuka, który był takim łącznikiem pomiędzy tymi dwoma liniami. Dlatego zmieniliśmy system na 4-1-4-1. Czyli graliśmy, czego wdrażaliśmy w czasie meczu, żeby właśnie odciążyć pewne rzeczy, żeby było nam łatwiej. I teraz przy tym pressingu, który jest, no, to możesz sobie zobaczyć. No, pięciu wychodzi i pięciu jest w ataku. I to... Jeśli nawet zobaczysz skróty z tych meczów, które Lechia strzeliła bramki, to zobaczysz, że ich tam pięciu idzie do przodu. Zawsze jest pięciu. Nie jest trzech, ale jest pięciu. Bo tak jak mówię, my robiliśmy grę ofensywną, gdzie ja im... Słuchaj, czy jest zespół w stanie 11 na 11, 10 na 10 w minutę strzelić bramkę? Jest możliwość w minutę, że jak zaczniesz od swojej połowy, żeby w minutę ci strzelić bramkę. No, jest. Jest możliwość. Jasne, że jest możliwość. I teraz, ale to musisz wypracować. W meczu z Legią, bodajże w Gdańsku,
Każdy z piłkarzy dotknął piłki. Oni mi to, wiesz, ja to robiłem z nimi na treningu. Każdy z nich dotknął piłkę. 10 piłkarzy dotknęło piłkę. Każdy z nich. I w minutę 5 strzeli bramkę. Od swojej połowy. Od rzutu z autu ze swojej połowy. Ja to robiłem w DC United. Ćwiczenia, które są. 7 pomocników na 5 napastników, na 5 obrońców. Jeżeli nie strzelą bramkę, no to muszą pewne rzeczy wykonać. Nie za karę, tylko po prostu. Ale im pokazałem najpierw nachodzonego, jak to powinno wyglądać. Dla mnie najważniejsze, żeby mieli piłkarze w głowie pewne rzeczy, nie zakodowane, ale pewne rzeczy podejmowali, te decyzje muszą być przez nich podejmowane. Co do powrotu, powiedzmy, tak jak mówiłeś, I don't know, no wszystko jest, who knows. No właśnie, bo już zapomniałeś o pytaniu, ono było o reprezentację Polski, to powiedz, czy tak, czy nie, czy to cię jeszcze kusi, kręci, czy nie, czy już masz, czy masz inne ambicje? Jednym słowem. Ja myślę, że reprezentacja, ja bym w tej chwili tego nie ruszał, miałem, mówię, jest czas na to, żeby to, jestem trenerem, Tomasz, jestem trenerem, każdy z nas ma swoje ambicje. Byłbym, powiedzmy, głupkiem, żebym takie rzeczy jeżeli coś takiego by się zdarzyło, bym był nienormalny, żeby coś takiego nie rozważyć, aby tego nie objąć. Także to jest, mówię, każdy z nas wie, na czym rzecz polega. Ja nie jestem facetem, który weźmie reprezentację dla samego wzięcia reprezentacji. Jeżeli masz być trenerem reprezentacji, musisz jej coś dać, co do tej pory nie miało. Okej. Odbieramy. Podejrzewam, że ostatni telefon, potem jeszcze chciałbym cię zapytać na koniec o tym, to zacznie się jutro, bo jutro wracamy do grania w piłkę wreszcie na kontynencie, wraca Bundesliga, ale najpierw jeszcze ostatni telefon od słuchacza, kto jest z nami, halo? Witam serdecznie, tu Łukasz z Katowic. Cześć Łukasz. Witam Łukasz. Na początku chciałem podziękować panie Tomku za stworzenie kanału sportowego, super pomysł, także szacunek, oglądam jak najwięcej programów, także miło mi wielkie. Bardzo. Super, dziękuję. A mam jeszcze właśnie, mam pytanie do pana Piotra właśnie a propos Bundesligi, która jutro rusza. Jak pan uważa, czy Robert Lewandowski po zakończeniu kariery w Bayernie powinien przejść do Ligi MLS, czy jak to wygląda, jak pana zdaniem... Po prostu to może wyglądać. W Bayernie, bo jest jego żywą legendą. Powinien zostać w Bayernie i być nie tylko ambasadorem, ale człowiekiem, który będzie utożsamiany z tym zespołem. Jak mówię, ja byłem w Monachium, wyjechałem do Chicago z różnych względów. Nie chciałem, znaczy nie to, że nie chciałem, ale moja przyszłość była wiązana z Monachium i także tak się stało, jak się stało, że wylądowałem w Chicago. Uważałem, że moja przyszłość była w Monachium i tego życzę Robertowi. No to dobrze, to Piotrek, to skończmy w takim razie Bundesligą jutro o godzinie, słuchaj, 9:30 rano twojego czasu, a 15:30 u nas wychodzą piłkarze Bundesligi na stadiony. Kilka spotkań zostanie rozgranych o tym samym czasie, tam między innymi właśnie o tej 15:30 bardzo ciekawe derby, Borussia zagra z Schalke, ale chciałbym cię zapytać tak trochę szerzej, jak twoim zdaniem będzie wyglądała piłka nożna, A, na pustych stadionach po tej pandemii, B, jak po takim okresie niegrania, bardzo zaburzonych przygotowań do tego nowego jakby sezonu znów będą wyglądali sami zawodnicy. Kiedy czytam sobie wypowiedzi różnych trenerów, między innymi Arsena Wengera, którego wspominałeś dzisiaj na początku, oni uważają, że to może być zupełnie inna piłka nożna niż ta, którą znaliśmy do tej pory. Tomasz, piłka nożna bez kibiców to nie jest piłka nożna. Jest rozgrywki się zaczynają po to, żeby ten sezon dokończyć, żeby każdy z nich, powiedzmy, dostał tą część tego tortu finansowego, jeśli chodzi o prawa telewizyjne. Tak. A żeby ten sezon skończyć, kto będzie mistrzem i tak dalej. Jest to tylko i wyłącznie po to, nie jest to robione z innego względu, uważam. Takie jest moje zdanie, jeśli chodzi o dokończenie tego sezonu, bo mówię, jest to, nie wiem, 800 milionów euro tam było ten podział, czy chyba więcej, prawda? Mnóstwo pieniędzy, mnóstwo. Nie pamiętam, jeśli chodzi o Bundesligę, jeśli chodzi o Premier League, to jest 850 milionów euro do zwrotu, więc to są w ogóle jakieś kolosalne pieniądze, ale Bundesliga, wiadomo, że pierwsza, druga Bundesliga byłaby bardzo poważnie zagrożona, jeśli chodzi o kluby, jeśli chodzi o ich egzystencję, gdyby nie dograno sezonu.
Ja dlatego mówię, dograjmy ten sezon, skończmy ten sezon taki, jaki jest. Bez kibiców, bez tego zainteresowania. Zainteresowanie będzie, jeśli chodzi o oglądalność, bo to też wpływa na powiedzmy na pewne rzeczy i na ceny rynkowe. Ale dokończmy ten sezon wszyscy, we wszystkich ligach, które jeszcze będą grać w Europie. I zaczniemy patrzeć, co będzie dalej, jak to będzie się dalej rozgrywało, jeśli chodzi o samą pandemię, bo nikt z nas nie ma, tak jak powiedziałem w przypadku moim, nikt z nas nie ma kryształowej kuli, nikt nie wie, co będzie latem, nikt nie wie, co będzie jesienią, czy grypa, która normalnie jest, zresztą podkreślałem w Stanach, że będzie nawrót tej choroby, czy będzie więcej przypadków, jeśli chodzi o same zachorowania, nie tylko koronawirusa, ale również i zwykłej grypy, która może się powiązać z tym, że pewne rzeczy znów zostaną wstrzymane. I co dalej? Dokończmy sezon przez te najbliższe półtora miesiąca, czy dwa miesiące i zastanówmy się, co dalej będzie. Będziemy mieć więcej wyników, będziemy mieć więcej danych, które będą wskazywać na to, czy tej pandemii już nie ma, czy możemy mieć już powiedzmy... No, ja przypuszczam, dobrze by było, żeby stworzyć jakiś schemat, który powiedzmy, czy na stadionach, gdzie ta przestrzeń powiedzmy kibicami będzie wystarczająca, że będą pewne obostrzenia, czy maski, czy rękawiczki i tak dalej, które pozwolą na to, żeby pewna ilość kibiców była na tym stadionie. Bo tak jak powiedziałem, mecze bez kibiców to nie są tak naprawdę mecze. No tak, Piotrek, tylko że ci kibice muszą się jakoś na stadion dostać, czyli pojechać metrem, środkami komunikacji publicznej, potem przejść przez te bramy i tak będą blisko, za blisko siebie. No pewnie z tym wirusem będziemy trochę żyli. Jako że ja ciebie dobrze rozumiem, bo ja jeszcze 3 miesiące temu też niechętnie siadałem do spotkań, które były bez udziału kibiców. Dzisiaj już tęsknię za tym nawet pustym stadionem, żeby móc coś zobaczyć. Ty jutro wstajesz, obejrzysz? Oczywiście, że tak. Ale Tomasz, ale z drugiej strony zobacz, no są pewne te zabiegi higieniczne, które można wprowadzić na stadionach. Ja nie mówię, że jasne, że kontrole, że wszyscy mają powiedzmy, jeśli chodzi o rękawiczki, czy jeśli chodzi o zabezpieczenia i twarzy i tak dalej, no nikomu to nie przeszkadza, prawda? No mieliśmy już na stadionach, szczególnie w Polsce, ludzi, którzy biegali w kominiarkach, więc to nikomu nie przeszkadza, to nie jest nic nowego dla nas. Także myślę, że jeżeli będziemy przestrzegać, będziemy konsekwentni, będziemy przestrzegać tej powiedzmy tych wymogów i rygorów tego powiedzmy nałożonych przez państwo czy przez Polski Związek Piłki Nożnej, to przypuszczam, że wcześniej czy później damy sobie z tym radę, ale tak jak mówię, no jasne, że każdy z nas by chciał, żeby kibice wrócili, bo jest to esencja futbolu. Piotrek, bardzo ci dziękuję. Mieliśmy połączenie dwugodzinne z Pensylwanią. Jest tam, zrobiła się godzina 17. U ciebie pewnie psy chcą wyjść na spacer. Już dawały sygnał, znak. Fajnie ci było usłyszeć i trochę pokazać znowu widzom, posłuchać i tego, jaki jest twój punkt widzenia na rozmaite sprawy. Mam nadzieję, że miało sens to, co mówiłem. Także ja wiem, że kibice w Gdańsku mogą nie być w pewnych względach zadowoleni, ale tak jak mówię szczerze z serca i bardzo ciepło. Zawsze się wypowiadam o tym, co się działo. Mówię, to nie ma sensu w tej chwili rozgrabywać pewnych rzeczy, które nie powinny się zdarzyć. Być może było moim błędem, ale tak jak mówię, miałem super czas. Dziękuję Tomasz za czas, który spędziłem. Dziękuję za telefony i mam nadzieję, że kiedyś się również spotkamy. Ja też mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że już wpadniesz do Polski i też sobie tutaj pogadamy w naszym studiu kanału sportowego. Naszym i waszym gościem dzisiaj w Hyde Parku w dobrym składzie był Piotr Nowak, prosto ze Stanów Zjednoczonych. Trochę niespełniony reprezentant Polski. Ja ciągle mam o to pretensje. Bądźcie zdrowi. Życzę wam wszystkim, żeby ta polska piłka wróciła, żeby wróciła w dobrym czasie i w dobrym nastroju. Także wszystkiego najlepszego, Tomasz. Pozdrów ode mnie i Kowala. Pozdrów wszystkich, którym miałem przyjemność poznać. Dzięki, Piotrek. Bezpiecznie tam u ciebie w Pensylwanii. Dziękujemy bardzo. A słuchajcie, my na koniec, jeszcze na koniec chciałbym wam z kolei was zaprosić, jako że już powolutku możemy wychodzić na boiska, to my z wspominanym tutaj trenerem, który też
Tak jak Piotrek wprowadzał kiedyś na polskich stadionach system 1-3-5-2 z Robertem Podolińskim, od kilku tygodni proponujemy wam treningi, najpierw treningi domowe, ale już wychodzimy na boiska i teraz proponujemy wam już boiskowe na Orlikach, treningi dla dzieciaków, dla tych młodszych, dla trochę starszych. Bobo Podoliński już teraz zaprasza was na swój trening. Trening domowy wyszedł na zewnątrz. Jutro godzina 10. Zapraszamy wspólnie z Alanem do oglądania, a przede wszystkim do aktywnego uczestnictwa w treningu piłkarskim na kanale sportowym. Zapraszam. Także oglądajcie. Godzina 10. Jutro trening już nie domowy, a trening na Orliku. Bobo Podoliński już ten trening odbył, bo dzisiaj nagrywaliśmy ten odcinek. Także oglądajcie przede wszystkim. Nie oglądajcie. Po prostu ćwiczcie razem z trenerem. Chciałbym podziękować pewnej firmie, która przysłała nam, zobaczcie, takie kapitalne maseczki. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Kanał sportowy i tu jest nasze nazwisko. Każdy z naszej czwórki dostał taką piękną maseczkę, będziemy ją nosili z jednej strony z dumą, no z drugiej strony mam nadzieję, że dość szybko będziemy mogli się ich pozbyć, że wróci normalność. Moi drodzy, dziękuję wam dzisiaj za Hate Park. Zapraszam jutro na trenera Roberta Podolińskiego, na wszystkie programy bokserskie podczas tego weekendu. Oczywiście na ligę.pl w niedzielne popołudnie i od poniedziałku kolejne programy. Ja do Hate Parku wrócę w środę, a tam moim gościem też na Skype'ie będzie legenda polskich skoków, Adam Małysz, prosto z Wisły. Obiecał, będzie, pogadamy, będzie odbierał wasze telefony. A Boxing Talk wyjątkowo o 21:00 podpowiadam jeszcze nasz wydawca Konrad na ucho. Dzisiaj to już wszystko. Bezpiecznie, bawcie się dobrze, w dobrym składzie. Widzimy się w nowym tygodniu. Na razie, cześć, dobranoc.